Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Zacznę od tego, że przeczytam czat. Jakub Trzciński, znając punktualność w domu na streamie, to w 100% się spóźni. Jest 20. Jestem zawodowcem. Byłem 15 minut wcześniej. Byłeś 15 minut przed czasem. Tak. Drugi ktoś pisze, poczekaj, zanim się przedstawię. Druga jest taka akcja, że na 100% Smokowski będzie przerywał i wchodził w słowo. Pisze ktoś tutaj. Tego nie wiem, to się dopiero okaże. Na bank Smokowski będzie wchodził słowo i przerywa, pisze Martello. Cieszę się, że nas oglądacie. Już 1500 osób na czacie i na pewno będą dołączać. Super, witam. A razem ze mną jest... Nie, to nie jest Adam Buksa. I nawet nie jest... Bo to już mówili. Wiesz, tak, słyszałem. No, kumasz, wiele osób mi mówili. Wiesz co to. I nawet tak, no. Nie jest to ten facet, którego tutaj też pokazywaliśmy, czyli Michał Leja. Olej, może pogadamy, a może nie. Stand-uper. Podcastowiec, tak się mówi? Nie wiem, no, takie powiedzmy. Słowo? No. Człowiek od podcastów, podróżnik w 409 dni dookoła świata. Występował w 30 krajach, na 5 kontynentach. I uwaga, bo to jest ciekawa historia, w 3 językach. Tak. To będę musiał cię o to popytać, bo to jest rzeczywiście coś niezwykłego. Ostatnie zdanie jego pracy licencjackiej. Newton pod koniec swojego życia zmarł. Czyli jak widać, człowiek niepozbawiony elementarnej logiki, umie dodać 2 plus 2. Absolutnie. Urodził się w Anglii, wychował się w Irlandii, mieszkał w Australii, a dzisiaj jest w Polsce. Piotrek Szumowski. Dzień dobry, witam. Tak, to kamerami się nie przejmuj, możemy rozmawiać razem. Okay. Słuchaj, na początek pozwól, że będzie trochę poważniej, bo potem nie wiem, jak będzie, ale niech będzie trochę poważniej. Czy w czasach wojny wypada się śmiać? Z grubej rury startujemy. No, z grubej rury. Czy wypada się śmiać? Ciężko mi powiedzieć, no. Ja teraz podczas występów nie poruszam tego tematu. A dlaczego? Wiesz co, bo jest jeszcze za świeży. Jeszcze za bardzo. Ja też po pierwsze nie czuję się osobą kompetentną, żeby wiesz, teraz wygłaszać swoją opinię na ten temat. Po prostu nie wiem, co o tym sądzić. Ale też absolutnie szczerze myślę, że jakby... Ja zawsze jestem po stronie żartu. Jeżeli ktoś z tego żartuje, ja czuję, że nie jestem na to gotowy, ale jeżeli ktoś to zrobi, to nie będę go za to krytykował. Mhm. W sensie to jest jakby wybór każdego. Ja na chwilę obecną jeszcze tego nie dotykam. A ja myślałem, że ludzie od stand-upu to w ogóle nie znają żadnych tabu i im bardziej po bandzie, tym dla nich jest lepiej. Ty znasz tabu? W takim razie, no to już wiemy, że jedno jest tabu w tym momencie. Tylko to nie jest do końca tabu, nie? Bo to nie jest coś takiego, że ja tego nie poruszam, bo się boję albo że nigdy tego nie poruszę. To jest bardziej po prostu uważam, że jeszcze nie jest właściwy czas, żeby to poruszyć, nie? I też szczerze, ja jeszcze nie mam nic do powiedzenia na ten temat, nie? Chociaż miałem pół żartu. Miałem pół żartu raz, ale nie powiedziałem go ze sceny. A taki gruby był? No taki, że rozmawiałem ze swoim supportem i powiedział mi, żeby tego nie robić jeszcze. No. Okay. No dobra, to nie będę cię w takim razie ciągnął za język, chyba że chcesz. A cię widzę korci. Słuchaj, no... Ale będzie bardzo grubo? Nie, aż tak grubo nie jest, bardziej chodziło o koncept. O koncept był taki, że ja zaczynałem w ogóle teraz występy. Ja podczas wojny, który jest dzień, 26? Ja miałem 22 występy w czasie tego czasu. I pamiętam, że trzeciego dnia, wiesz, mieliśmy taką formułkę przygotowaną, że zaczynaliśmy występ od powiedzenia, że nie będziemy dotykali tego tematu. No i żeby ludzie dali brawo w solidarności z naszymi braćmi z Ukrainy. No i przyszedł mi do głowy pomysł, żeby tak to skonstruować, żeby na sam koniec nie było z braćmi Ukrainy, tylko z panem Putinem, na którego narzucili sankcje i teraz ma ciężko i kurczę, wiesz, piłkę z nich nie chce grać i tak dalej. Żeby to po prostu w ten sposób obrócić i gadałem ze swoimi kolegami, którzy mi powiedzieli, nigdy nikomu o tym nie mów. Nawet nie mów tego w wywiadzie, więc... To, niech to zostanie między nami. Tak, tak, tylko, razie, tak to... zanim zaczniemy program, zanim to ci mówię. Program, tak, to tak na prywacie ci powiedziałem. Słuchaj, a z czego nie wypada się śmiać w trakcie stand-upów? Kurde, pff, moim zdaniem każdy temat można poruszyć. Nie? Najważniejsze jest, żeby każdy temat, który poruszasz, był śmieszny. Ale nie powiedziałbym, że jest coś, czego bym na przykład, wiesz, tego nigdy nie dotykaj. Wszystko jest śmieszne, jeżeli jest śmieszne, nie? A sport to wy dotykacie? Bo ja tak trochę posłuchałem jednego, drugiego, piątego stand-upu i powiem ci szczerze, że nie słyszałem żartów o piłce nożnej, ale tak w ogóle o sporcie. Nie? Ja bardzo żałuję. Czy to jest nieśmieszny sport? Ja, wiesz co, ja lubię dotykać tematy, o których mało wiem. Zawsze chciałem mieć coś o piłce nożnej, tylko ja dużo wiem o piłce nożnej, więc ja wolę tworzyć żarty na temat rzeczy, których nie wiem i robić siebie głupka. A później jak przychodzi, wiesz, rozmowa o piłce nożnej, to ja w sumie wiem, kto wygrał z kim, wiesz, jakie są wyniki, kto, co, jak i dlatego ciężej mi się z tego śmiać, bo za dużo wiem.
Nadal to nie przekonałeś mnie, to nie jest jakiś chyba dla mnie taki koronny argument za tym, żeby nie robić sobie żartów z piłki nożnej. Ja ci powiem, dlaczego ja nie zrobiłem sobie żartów z piłki nożnej. Dlaczego sobie nie zrobiłeś żartów z piłki nożnej? No bo właśnie, no bo często to oglądam, za dużo wiem i jeszcze nie jestem w stanie, znaczy nie jestem w stanie, po prostu ja bardziej opieram swój humor, że czegoś nie ogarniam, nie wiem, coś jest dla mnie głupie. A piłkę nożną tak mocno śledzę, że to wszystko jest idealne. No wiem. I na przykład zdarzyło się, że występowałeś przed reprezentacją Polski. Było tak. Tak? Przed Euro 2000, tylko już nie wiem, czy Euro 2020, czy już przed Euro 2021, bo tego już przed tą właściwą edycją. No i co? Jak do tego doszło? Nie wiem. Jak do tego doszło, powiedz. I jak to poszło? Jak do tego doszło? Czy piłkarze mają poczucie humoru? Czy rozumieli twoje żarty? Tak, super. To był bardzo fajny występ. W sensie, ja ci powiem tak, to był występ taki, że gdybyś wybrał najlepsze 5 minut, to był 40-minutowy występ, gdybyś wybrał najlepsze 5 minut, byś powiedział... Jak z najgorszym meczem, zawsze jest 5 minut, nie? Ale było 5 minut, gdybyś to nagrał i powiedział, to jest najśmieszniejsza rzecz, jaką w życiu widziałeś, ale gdybyś wziął najgorsze 5 minut, to byś pomyślał sobie, że to powinno być zakazane, nielegalne. Więc były momenty takiej ciszy, że nie do końca wiedziałem, co zrobić, ale gdzieś się zawsze wykaraskałem i wiesz, ja też lubię ciszę na scenie czasem. Jest dla mnie moment, kiedy gdzieś zabrnę i trzeba się z tego wydostać, jest ciekawym momentem. Nie? Jak do tego doszło? Dlaczego mnie wybrali? Ja sam się bardzo zdziwiłem. Jak dostałem ten telefon, to miałem takie, przecież możecie wziąć Paczesia, Lotka, są dużo lepsi ode mnie. Nie? Ale chyba głównym elementem było to, że ja właśnie mówię po angielsku. Więc ja zrobiłem pierwsze 5 minut po angielsku, bo jeszcze był wtedy Sousa. Okay. I chodziło o to, żeby trochę z nim tak porozmawiać i później przerzuciłem się na polski. Nie? Tam była śmieszna anegdotka z tego wieczoru, że po wszystkim ja się spodziewałem, że on pójdzie od razu, nie? No bo później robię 40 minut po polsku, więc czemu on ma siedzieć i słuchać? I on został. Nie mów mi, że on się śmiał najgłośniej z polskich nie, żartów. Nie, on tak to... on został i tak miałem wrażenie, że obserwował piłkarzy, którzy się śmieją. Nie? Okay. I po występie do mnie podszedł i powiedział, że bardzo mu się podobało i że jak dostaną się przez grupę, to mnie zaprasza na zgrupowanie chyba w Trójmieście wtedy miało być i żebym zrobił kolejny występ dla dobrej atmosfery. Nie? Ja mu odpowiedziałem to na finał, zapraszam do siebie. I się uśmiał z tego. Miał taki jakby wystarczający dystans, a później miałem takie, czemu ja takie rzeczy muszę mówić ludziom. Ale... Oglądacie jedynego faceta, który żałuje, że Paulo Sousa już nie ma w reprezentacji Polski. No, to jest on mi ogarnął występ. To jest ten facet. Absolutnie, no kurde, gdyby nie on, to ja bym nigdy nie wystąpił dla kadry. Ja właśnie szukam zagranicznych trenerów, żeby tam nas prowadzili. Żeby chcieli angielskiego stand-upu trochę. No i słuchaj, i jak reagowali reprezentanci na twoje żarty? Ja ci powiem tak, ja popełniłem kilka dużych błędów. Nie? I największy błąd, jaki popełniłem względem tego konkretnie występu, był taki, że przed tym wszystkim ja zastanawiałem się, co mam tam zrobić. Nie? Czy dostosować cały materiał pod nich, żeby to było o piłce nożnej, rozmowa, czy zrobić najlepsze, co po prostu mam, potraktować ich jak zwykłych ludzi i zrobić najlepszy występ, jaki teraz robię. Nie? I podjąłem drugą opcję, co nie było najlepszą decyzją. Bo ja w tym swoim programie teraz na przykład, nie wiem, mówię o marihuanie, albo mówię o tym, że ktoś został, nie wiem, wyrzucony z domówki. I wiesz, ja nagle mówię o tym, że wiesz... I nie siadły te żarty. Nawet nie tyle, co nie siadły, tylko ja mówię, wiesz, można przeklinać? Nie, można wszystko. Tak? Okay. No to ja mówię, że wiesz, wyjebali mnie z domówki i później patrzę się na nich i mam wrażenie, że wiesz, oni nigdy nie byli na domówce wyjebani. Skąd, jak oni mogą się z tym utożsamić? No tak. Nie? Więc ja później chyba nawet zadałem pytanie Robertowi bezpośrednio, czy ciebie kiedyś wyjebali z domówki? Aha. Czy była kiedyś sytuacja, że Ania się wiesz, naklała i wszyscy powiedzieli, dobra, Lewandowcy, musicie wychodzić. Nie? Więc tego typu momenty były śmieszne, ale później na przykład był, wiesz, 10 minut o... Nawet nie o marihuanie, tylko o legalizacji marihuany, co jest idiotyczne, że ja z piłkarzami rozmawiam o legalizacji marihuany. I tak czułem, że oni, nawet jak się śmiali, to mieli takie, wiesz, czy to na pewno jest dla nas materiał? Czy to dla nas skrajuje? To niezły cringe się z tego zrobił. Wiesz, poradziłem sobie, ale był cringe, no. Ostatnio oglądałem, przygotowując się do tego programu, twój stand-up Pół człowiek, pół główek. Jesteś tam w Radomiu, bo to jest tak, na scenie w Radomiu. Tak, tak, tak. I opowiadasz dowcip o tym, że ktoś cię wreszcie poznał, że jesteś popularny, poznał cię kierowca Ubera, mówiąc, pan Piotr? Dokładnie, no. I jest cisza. Tak. Zastanawiam się, czy to była cisza, czy ten żart opowiadałeś wiedząc, że rzeczywiście w Radomiu nikt się z tego nie zaśmieje, bo tam może nie być tego Ubera, czy to było takie na zasadzie... O kurwa, przestrzeliłem, dopiero sobie wtedy pomyślałeś, o co chodzi, bo żart był dobry.
Ale nie siadło. Historia tego żartu jest taka, że ja miałem to w ogóle wszystko nagrywać w Warszawie i miałem 6 prób nagrywek i wszystko już było gotowe i się kamery zjebały. Czyli był motyw, że ja finalnie nie mam żadnego nagrania i za 4 dni gram w Radomiu i to jest ostatnia szansa, żeby nagrać, bo już później startuję z nowym programem i w zasadzie jest totalna lipa, trzeba to robić. Nie? I ja pojechałem do Radomia jako ostatni strzał. Jak dzisiaj się nie uda, to się nie uda. I wchodzę na scenę i mówię ten żart i on totalnie nie wszedł. Ja nie pamiętałem o tym, że nie mają Ubera, ale to był moment, że ja się totalnie rozluźniłem. Że ja już miałem takie, dobra, ten materiał i tak nie wejdzie, jakby zacznijmy się bawić, już jakby wiesz, te kamery wszystkie, jakby ten. I na sam koniec, jak już w montażu to wszystko miałem, to jakby sobie pomyślałem, ty, to w sumie pasuje do tytułu. Pół człowiek, pół główek, pierwszy żart nie wszedł. Nie, takie było to dosyć zabawne. Jeszcze w tym momencie odwracasz się od sceny, więc do końca nie widać twojej miny. dlatego cię pytam, bo wyglądało to trochę jakby rzeczywiście nie weszło, a trochę tak jakbyś sobie, że ty wiesz, że nie wejdzie. Aha. I w związku z tym odwracasz się taki trochę zażenowany, odwracasz się, no tak. Słuchaj, bardzo mi się podoba twoja interpretacja. Prawda? Jeżeli ty myślisz, że ja to wszystko przewidziałem. Tak, absolutnie, tak, sorry, to było wszystko zaplanowane. No. Słuchajcie, dzwońcie do Piotrka, bo jest razem z nami, a oczywiście tutaj będziemy sobie tokowali, rozmawiali o rzeczach różnych i różniastych, ale do was też należy antena 486 65 56, to jest warszawski numer. Ale ja cię jeszcze zapytam tak, dla tych, którzy może znają cię rzadziej, chociaż bardzo dużo osób pisało i się cieszyło na spotkanie z tobą. Bardzo mi miło. Wiesz, w sporcie tworzenie rankingów to jest coś, to jest coś oczywistego. Ligi, normalnie, tabele i tak dalej, najlepszy piłkarz, najlepszy ten. A w stand-upie też macie takie, albo nawet jak nie macie, to nie wierzę, że ty oglądasz jednego, drugiego, trzeciego i sobie mówisz, nie no kurde, on jest popularny, ja nie, a on tak. Czy gdybyś miał ty się skatalogować i gdzieś tak hierarchizować to? No, to gdzie by się ustawił? No. Oczywiście numer jeden, no, jak to inaczej. Nie, no wiesz co, masz rację, że sport jest dużo bardziej weryfikowalny. Kto strzelił najwięcej bramek, wiesz, po prostu jest liczba za tym stoi. Nie? Więc możesz mówić o tym, który komik jest najbardziej popularny, no bo ma, nie wiem, najwięcej wyświetleń, najwięcej biletów sprzedał, bo to jest policzalne. Nie? Ale względem takiego, kto jest lepszy od drugiego, no to... Wiesz, to jest chyba najpiękniejsza rzecz w żarcie, że to jest totalnie subiektywne. Wiesz, ja mogę opowiedzieć żart i jeżeli ktoś się z niego nie zaśmieje, to jest nieśmieszny żart. I to nie jest na zasadzie, ej, to było śmieszne, ty się nie zaśmiałeś, nie rozumiesz żartu. Nie, się nie zaśmiałeś, to jest beznadziejny żart. A ta sama osoba, inna osoba usłyszy ten sam żart i powie, że to jest najśmieszniejsza rzecz, jaką ona w życiu usłyszała. Wiesz, i obie osoby mają rację. Dlaczego jakby, wiesz, nie stworzysz nigdy rankingu? To będzie tak subiektywne i bez sensu, że tak naprawdę nikt ze sobą nie rywalizuje na tym polu. Kumam. Ale szanuję, ale na pewno ty masz jakąś opinię na ten temat, na swój temat. To jest dobra opinia? Czy ja mam... względem innych. Kurde, no są rzeczy, które zazdroszczę innym komikom, ale to są bardzo trywialne rzeczy. Na przykład Abelard Giza był w Wiedźminie. I to mam takie, to ja bym oddał rękę za to, żeby serio? Być w Wiedźminie. Tak, ale no. Dlatego, że tak lubisz popkulturę i właśnie w Wiedźmin, że się zapisujesz raz na zawsze tak, gdzieś no, tam? Okay, no, że okay. Gdzieś po prostu jesteś, nie? Ja z takich... Tak ci to załatwię, bo jesteś w kanale sportowym dzisiaj już. No. Ja wiem z takich anegdot, że jest komik Maciek Adamczyk, którego brat robi muzykę do Cyberpunka. I kiedyś pijany gadałem właśnie z tym bratem i mi obiecał, że jest moment w Cyberpunku, że jak stłuczesz wazon, to on upadnie i kodem Morse będzie napisane Piotrek Szumowski. Więc ja jestem w Cyberpunku. Ale on też był pijany, kiedy ci to obiecywał. I nigdy tego nie sprawdziłem. A, no widzisz. I jakby tak to zostawimy. Nigdy tego nie sprawdzę. Dobra, i zanim odbierzemy pierwszy telefon, to jeszcze odpowiedz na jedno. Znowu trochę poważniejsze pytanie. Dobra. Co to, kto to jest? Jakbyś określił dobry stand-uper, albo taki zajebisty stand-uper, najlepszy ze stand-uper na świecie. Co musi mieć? A ja cię dzisiaj podpytam trochę o różne techniki. Kiedyś już zresztą rozmawialiśmy na ten temat i zapewniam, tylko że oczywiście nie na antenie, i zapewniam wam, że Piotrek ma dużo ciekawych rzeczy na ten temat do powiedzenia, ale gdybym cię tak miał zapytać, co to znaczy być naprawdę rasowym stand-uperem? Słuchaj, powiem ci tak, uważam, że pierwszą warstwą jest być śmiesznym, nie? Ale to zakładam, że jak już jesteś na pewnym poziomie, to jest jakby to jest wiadome. Nie? Dla mnie później... A to jest też bardzo subiektywne. Absolutnie, wiesz. To co powiedzieliśmy, ale coś, co jest jakby krok wyżej, to jest, że jesteś też ciekawy. Nie? W sensie, że opowiadasz o ciekawych rzeczach, że dla mnie na przykład komik, który opowiada o tym, jak nie wiem, był na weselu i z wujkiem i ktoś był pijany i coś tam tup i otworzył szafkę i hyc pyk mógł, no to mam takie, to jest śmieszne, bo rozumiem, że trafia do ludzi, ludzie się bawią, ale nie ma w tym dla mnie żadnej myśli. Dla mnie na przykład ciekawszymi komikami są ci, którzy na przykład Bill Burr ma taką technikę, że on pierw rzuca zdanie, z którym nikt się nie zgadza. Znaczy, nie wiem, nie chcę cytować, ale to może być, wiesz, absurdalne zdania. Kobiety są głupsze, wiesz, jak ty możesz tak powiedzieć? I później 10 minut broni
broni tego i finalnie ty masz takie, no chyba się z tobą zgadzam. Nie? No, Ricky Gervais na tej zasadzie tworzył swoje niesamowite moim zdaniem stand-upy, naprawdę i zabawne i obrazoburcze. Absolutnie i też właśnie kontrowersyjne i dotykające ważnych tematów, on głównie wiesz o Bogu i tam się porusza i to jest dla mnie wyższy poziom, ale z drugiej strony i to zaprzeczę sobie totalnie, ja też uwielbiam trywialny stand-up. Jeżeli wiesz, jeżeli mówimy o tym, że jeden mówi o Bogu, a później ktoś wyjdzie i będzie 5 minut gadał o, nie wiem, że sneakersy są lepsze od Marsów, to też mnie to bawi, nie? Bo to też jest tak specyficzne i tak jakby, wiesz, coś, o czym ja nie pomyślałem, że też uważam, że to jest wyższy poziom. To zapytam cię za moment też, z czego się śmieją Polacy i czy na przykład żart wysokich lotów mocniej wchodzi, czy żart kloaczny trochę lepiej. Ale najpierw odbierzmy pierwszy telefon, bo już ktoś jest z nami, 485 65 56. Pozwól, że ja będę od czasu do czasu zaglądał na, spoko, na czat, luz, bo luz, wiesz, luz, chciałbym luz też, żeby tutaj może ludzie jacyś, że ludzie nasi widzowie patrzą, czytają i też ci zadają pytania. Kto jest z nami? Cześć, dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór, świetna rozmowa. Świetnie się was, panowie, słucha. Fajnie, dzięki. Dzięki. Także pierwsze pytanie mam do Piotra. Miło już było, teraz będzie... Tak, tak, jasne, jasne, strzelaj. Ja mam takie pytanie do Piotrka. Z kim najbardziej lubi imprezować, jeśli chodzi o towarzystwo stand-uperów i dlaczego jest to Pacześ? Pacześ jest niewątpliwie charyzmatyczną osobą na imprezach. Ale szczerze odpowiem na to pytanie, że ja już dawno z nim nie imprezowałem, więc nie wymienię go. Dla mnie najśmieszniejszą osobą taką towarzysko jest na pewno Paweł Chałupka. Paweł Chałupka po prostu mi rozbawia do łez, tylko że on to robi w inny sposób. To jest gościu, który, nie wiem, ostatnio w Sylwestra freestyle'ował głosem papieża po hiszpańsku. Ja po prostu myślałem, że się posikam ze śmiechu, to było tak dziwne, abstrakcyjne i on przez 10 minut po prostu robił to, co powiedziałem i zdaję sobie z tego sprawę, że nikt, co usłyszał to zdanie, nie wie, o czym mówię. Rapować po hiszpańsku papieża na Sylwestra, ale ale to wymagałoby pewnie tamtej chwili, tamtego momentu być tam, nie? Trochę tak i my to mamy nagrane i znowu tego nigdy nie obejrzałem, bo ja wtedy się tak śmiałem, że miałem takie, to nie mogę wrócić do tego wspomnienia, bo albo znowu zacznę się śmiać 10 minut, albo to będzie najgorsza rzecz, jaką w życiu zobaczyłem. Okej. Okay. Czyli uważasz, że praca w gastronomii tak działa na człowieka po prostu? Tak, no myślę, że Paweł Chałupka ma bardzo przeprocesowany mózg. Myślę, że jemu tam... No, mogę jeszcze mieć pytanie do Tomka? No spoko, ale raczej prosiłbym o pytanie do gości, no bo ale dawaj. No, co nie, uważasz o Piotrku? Tak analogicznie jakby chciałem się spytać po prostu, z kim najlepiej jakby z towarzystwa dziennikarskiego lubisz imprezować albo spotykać się towarzysko? Wiesz co... Dobre pytanie. Dobre pytanie, zwłaszcza, że ja przestałem, w ogóle zarzuciłem alkohol, tak, że nie bardzo się jest w tej chwili, jestem słabo imprezowy. A z kim lubisz na kawkę wyskoczyć? Nie, ale powiem ci, że za dwa dni mamy taki wieczorek na żetony w pokerka i tam będzie paru takich fajnych byłych zawodników. Mamy taką mocną grupę, raz na jakiś czas się spotykamy i to jest takie fajne, fajne grono, gdzieś tam do trzeciej sobie posiedzimy, pogramy. Będzie sympatycznie. Także o. No proszę. No. Po prostu grube ryby się spotykają. Tak, no to ty to powiedziałeś, ale wszyscy raczej szczupli. No. Dzięki stary, bardzo ci dziękujemy. 22 486 65 56. Słuchaj, na czacie pojawiło się takie pytanie, albo ktoś mnie wkręca, ale to ty mi powiedz. Fan Michała Lei. Smoku, zapytaj się o to, jak przepowiedział czerwoną kartkę Krychowiaka podczas występu dla kadry? Tak, no była taka akcja. Po występie dla kadry. To właśnie podczas tego występu, tak. No, okay. Czyli jakiś, mówimy, tydzień przed pierwszym meczem Polski, nie? No, nie. Może przesadzam, 2-3 tygodnie. No. Po wszystkim, po występie, była cała taka akcja, żeby sobie zrobić zdjęcie, ale ja nie do końca chciałem prosić, wiesz, żeby to jakoś tak zgrabnie wyszło i tam był taki wodzirej. Bo rozumiem, ciebie nikt o zdjęcie nie poprosił. No trochę no tak, no, wiesz, co chodzi. Ja tam wcześniej nawet się pytałem ludzi, czy ja mogę sobie robić zdjęcie, a tam był moment, że oni powiedzieli, słuchaj, jak wyczujesz moment, to możesz sobie zrobić. Więc ja miałem takie, no to nie proszę o zdjęcia, jestem zawodowcem. No tak. Ten, nie? I później Łukasz Fabiański do mnie podszedł i powiedział, o Piotrek, ja znam twój stand-up. I ja miałem takie, Łukasz, ty mnie znasz? Ale mi miło. Więc ja się, wiesz, tam rozpłynąłem.
a po występie Wodzirej tak jakby do mnie podszedł po występie i tak się zapytał, wiesz, może ty byś chciał o coś poprosić piłkarzy, nie? I ja wiedziałem, że jemu chodzi o zdjęcia, ale nie do końca chciałem, wiesz, to takie niezręczne, coś powiedziałem w stylu, wiesz, no słuchajcie, o co was mogę poprosić, żebyście wygrali euro, nie? Wygrajcie euro i to będzie najważniejsze, jeżeli nie możecie tego zrobić, to krycha, czerwona kartka w pierwszym meczu, ja to obstawię i i wiesz, tam ludzie się zaśmiali i tak dalej, ja nawet o tym zapomniałem, nie? W sensie wiadomo, wiesz, coś tam sobie rzuciłeś i później krycha dostaje, kurde, czerwoną kartkę w pierwszym meczu i ja tego nie obstawiłem i miałem takie, Jezus Maria, jak ja zawiodłem. Któryś z chłopaków się do ciebie odezwał wtedy? Były mieć jakiś taki feedback z reprezentacji, czy nie? Już? Z nikim się nie wymieniłem takimi kontaktami. No. Szumowskiego już tu nie zapraszać bez odbioru. Okej, mamy kolejny telefon. Kto jest z nami? Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, tutaj Adam z Glasgow, dzwonik Młocznego dzisiaj. Cześć, hej. Cześć, mam pytanie do Piotrka. Znam jego historię z Żodem na dupie. To pokazywało jego podróże na początku i w związku z tym, że mieszkam w Szkocji w Glasgow, jestem ciekaw, czy udało mu się kiedykolwiek zrealizować podróż do Edynburga i wystąpić na Fringe'u? Tak, byłem na Fringe'u w Edynburgu, to jest największy festiwal komediowy chyba na świecie albo na tej półkuli, jakoś tam ma swój własny tytuł. To jest generalnie motyw, że w Edynburgu przez cały miesiąc masz, bym powiedział, występy, masz nie wiem, może 10 tysięcy występów w 30 dni. Ale uliczne? Uliczne, w knajpach, okay. W bibliotekach, w pubach, wszędzie cały czas. I to jest głównie połowa z tych występów, to jest stand-up, czyli dosłownie to możesz występować od 10 rano do 4 w nocy. Czyli się zdarzają dni, gdzie na przykład robisz 8 występów dziennie i po prostu przechodzisz z jednego lokalu do drugiego. I to był fantastyczny okres, świetnie to wspominam. Ale jest to bardzo ciężki kawałek chleba do zgryzienia przez komików, bo to jest bardzo kosztowne. Bo cały pomysł się opiera na tym, że występy są darmowe. Czyli ty robisz za darmo występ, a później ludzie wrzucają do kapelusza. I chyba statystyka jest taka, nie chcę tego przekłamać, to jest do sprawdzenia, że 80% ludzi, którzy tam są, wtapiają pieniądze. W sensie 80% artystów, nie? Więc ja tam byłem tylko tydzień i... Znaczy w tym sensie, że nawet się koszty podróży nie zwracają, tak? Wiesz co, tam masz koszty, musisz zarejestrować się, musisz pobyt, wiesz, wynająć salę. Aha, czyli sam fakt, że występujesz, cię już kosztuje, tak? Ciebie artystę, rozumiem. Są tam jakieś metody. Ja na przykład tak zrobiłem, że właśnie nie byłem oficjalnie częścią festiwalu, tylko dogadałem się bezpośrednio z klubem, ale to wtedy nie byłem w tej gazetce i musiałem cały dzień roznosić ulotki, nie? I po całym dniu roznoszenia ulotek i występowania w innych miejscach, gdzie po prostu na koniec mówisz, słuchajcie, jak chcecie zobaczyć pełen program, to zapraszam, wiesz, tam we wtorek w tym miejscu. I finalnie ja po 7 dniach takiego zapieprzu, codziennie występy, roznoszenie ulotek, chyba miałem 50 osób na widowni, nie? Więc to jest bardzo ciężkie dla komików, ale jest to super doświadczenie i zarówno dla artystów, jak i po prostu dla ludzi, którzy chcą doświadczyć trochę kultury, wiesz, ulicznej, stand-upu, to jest... Wiesz. Ja widzę, że porażki się nie boisz, co? Tak generalnie. To jest chyba trochę wpisane w ten zawód. Absolutnie. Poza tym błędy są śmieszne. Błędy i porażki to jest najśmieszniejsza rzecz. Kto lubi gadać z wygranymi? To najnudniejsze rozmowy. No trochę tak. Trenowałem. Porażka pięknie się sprzedaje, wiesz, wygląda ta cena takie postacie tragiczne. No. Dokładnie, co ja ci będę? Wygrałem, bo ciężko pracowałem. Zamknij się. Ja chcę usłyszeć, jak przegrałeś, bo się spóźniłeś, bo byłeś leniwy. Co wtedy cię spotkało? No to ciekawsze. Przepraszam, bo może jeszcze jesteś? Nie ma. To powiedz mi w takim razie, skoro jesteśmy przy tym, o największej wtopie, ale takiej naprawdę... Także sam, kiedy o tym myślisz, to tylko dlatego, że masz make-up, to nie jesteś czerwony. Mówimy scenicznej. No nie? Tak. Ja no. też, wiesz, są klasyczne odpowiedzi, wiesz, niedawno w jakimś wywiadzie dotykaliśmy tematu, że dwa razy dupę pokazywałem, więc staram się znaleźć coś nowego, żeby nie było tak... Dobrze, cieszę się. Rozumiesz, na czym polega prawo telewizji i takich mediów. Że to zawsze musi być coś zawsze nowego. Zawsze musi być coś nowego, tak świeżego. Słuchaj, no legendarna wtopa to była w Częstochowie. W Częstochowie robiliśmy trasę i to jest trasa na widowni. Wtedy było, no nie skłamię, 5 tysięcy osób. I ja miałem, było nas 7, był, wiesz, gigantyczny skład, super ludzie i tak dalej. I ja miałem
żarty o Afryce. Ja pojechałem do Afryki i byłem bardzo pewny się siebie czułem, bo miałem, wiesz, wiedziałem, że wszyscy będą gadali o tym, że ktoś się najebał, o tym, że ktoś tam wujek, coś tam i tak dalej. Ja się wyróżnił, będę miał swój podróżniczy element i robiłem to w Częstochowie i wchodzę na scenę i pierwsze dwa, trzy żarty nie wchodzą. Także po prostu jak gdyby nie łapię ich, ale nie przejmuję się, bo ja mam jeszcze, wiesz, 30 żartów do opowiedzenia i to po prostu jest kwestia czasu, muszę ich złamać. Ale następnym elementem w opowieści jest fakt, że ja nienawidzę żużla i zaczynam coś takiego mówić w stylu, wiesz, tam żużel to jest do dupy. Nie w Częstochowie. Nie w Częstochowie. Stary, my chyba byliśmy w ogóle na stadionie żużla. I ktoś w tym momencie na widowni, a mówię 5000 osób, nie? I ktoś na widowni krzyknął, że tam zamknij mordę, nie? Coś w tym stylu. I ja jak gdyby jeszcze na tym etapie myślałem, że to, wiesz, że oni są frajerami, nie? Więc ja miałem takie, ty zamknij mordę, frajerze. Jakby najgorsze riposty. To nie jest tak, że jak tutaj błyszczę, jakby ten, nie? I ja myślałem, że jak, wiesz, jak ja im powiem cicho, to że cała widownia będzie po mojej stronie, nie? Wiesz co chodzi, no jakby ci przerwają występ, na który wy zapłaciliście, więc chyba jesteście, stare, cisza, cisza. Ja mówię do nich cicho, wiesz, zamknijcie się, tam nagle jest, stary, 5000 osób i ja przyrzekam ci słuchać, jak ktoś otwiera, wiesz, browara, po prostu cyk, psz. I jest jeszcze 15 minut występu, gdzie jest taka cisza, ja po prostu już zaczynam, wiesz, pocić się totalnie, wiesz, w mojej głowie jest tylko dotrwać do końca, nie? W sensie, żeby opowiedzieć ten, a już jakby już płaczę, ja już mi łzy lecą, bo już nie jestem w stanie tego uratować, wiesz, jeszcze jak masz solowy występ 60-minutowy, to przynajmniej jest ten element taki, zaraz was pokonam, wiesz, nie lubicie mnie teraz, ale mam 60 minut, a jak jesteś na line-upie, gdzie jest 7, to musisz 15 minut robić i później schodzisz, no bo nie chcesz... No i co wtedy, stary, no i co wtedy robisz, bo no ja wtedy, zacząć się do nich łasić, przypodobać, bo już jest chyba za późno. Tak, tak no wtedy najczystszą techniką jest double down. Czyli po prostu jeszcze mocniej. Mhm. Tak, ja was jeszcze bardziej nienawidzę. Kiedyś na przykład byłem świadkiem w klubie komediowym w Ameryce. Nie? Mhm. Była akcja, że komik wszedł na scenę, jakaś dziewczyna mu przerwała i on tak ją jakby bardzo niepotrzebnie spacyfikował. W sensie ona powiedziała coś w stylu I love you, a on powiedział, wiesz, shut the fuck up. Mhm. Nie? I to nie poszło na takiej energii, wiesz, o, szybko, tylko było takie stare, ona ci powiedziała coś miłego i było bardzo niezręcznie. Było i cały jego reszta występa, mówimy o profesjonalnym komiku, który, wiesz, na scenie jest 20-30 lat, ja obserwuję gościa, który tonie i wiesz, dla mnie to jest ciekawe, nie? Ja jestem tam na scenie, mam takie, co się teraz wydarzy, nie? I on tonie. Ja bym się chował za fotel oglądając to, wiesz. Ja to kocham, te momenty. Tak? Tak. Ale po nim wyszedł drugi komik, nie? I wiesz, to też ciekawe, jak on zareaguje. No przed chwilą to się wydarzyło, wiesz, musiał o tym wiedzieć, jest inna energia w pokoju, jak się do tego odnieść. I on po prostu wszedł na scenę i powiedział, w sensie ja od razu wam powiem, żadna lesba nie będzie mi przerywała mojego występu. Czy on jeszcze bardziej ją ścisnął, nie? I wszyscy wtedy już było pęknięcie balonika i bardzo śmieszne. Z perspektywy czasu, co ja powinienem był zrobić w tej Częstochowie? No. Nie opowiadać, że nie lubię żużlu. No to już się stało. Ale jak to już się stało, a tak to, no po prostu, wiesz, mocniej wejść i zacząć mieć takie, wiecie co, ja jeszcze bardziej nie lubię żużlu przez was. Dobra, ale to w takim, ja to chcę wiwisekcję do końca. No. Dotrwałeś do końca tych 15 minut. Tak? Cisza. Kompletnej ciszy. Cisza. Zszedłeś, rozumiem, już taki rozpuszczony, jak prawie, jak lody na Saharze. Stary, wyszedłem, zszedłem ze sceny, wyszedłem od razu na zewnątrz, chyba pięścią przypierdoliłem w ścianę 4 razy, siadłem na murku, zapaliłem 10 petów pod rząd, wyszli do mnie koledzy, którzy, wiesz, widzieli to wszystko. Lufa. Najgorsi byli, najgorsi to pamiętam chyba Piotr Zola Szulowski podszedł i miał takie, nie przejmuj się, nie było tak źle. To co straszne, tak, cię zdemolował. Tak, no. To straszne. Tak, nie? Najgorszy, to ja miałem takie, proszę, tylko nie to, tylko nie to, tylko nie pocieszenie. I chyba, nie chcę skłamać, ale Michał Leja później wszedł, bo byliśmy na tym samym line-upie i on tak właśnie powiedział, słuchajcie, ja kocham żużel. I wiesz, i on od razu dostał gigantyczne brawa. I szczerze, dla mnie Spaniaczek, ale pojechał już na takim prostym patencie. Słuchaj, ja uważam, że to jest najlepsza opcja. W sensie, jak on to zrobił, to miałem takie, niech przynajmniej z tego się śmiejmy, nie? W sensie jakby ten. I powiem ci szczerze, ja, wiesz, wróciłem do domu, i to były najgorsze 2 dni mojego życia. Ja wróciłem na chatę, moja dziewczyna, wiesz, o cześć, cieszę się, że wróciłeś, a mam takie, mnie tu jeszcze nie ma, nie? W sensie, że nie jestem z tobą, jestem po prostu, poszedłem, wiesz, spać po 5 godzinach patrzenia się w sufit i miałem koszmar, do dzisiaj pamiętam ten koszmar, że obudziłem się zlany zimnym potem, bo sobie śniłem, że jestem na scenie i wszyscy wychodzą, a ja nie mogę się ruszyć. Oh yeah. I ja, stary, wiesz, staję i Wróciłeś do Częstochowy od tego momentu? Byłeś tam kiedyś? Występowałeś?
Wiesz, chyba nie? A jedna? Czyli cię trzyma. Wiesz, omijasz co? Tym Częstochowem. Ja nawet, nie, nawet jadąc do Katowic nie jedziesz przez Częstochowę. Tak, szerokim łukiem. Już, wiesz, nawet... A teraz Sobotnica, tak żeby spokojnie nie przejedziesz przez środek Częstochowy. Odbieramy telefon. Halo, kto jest z nami? Cześć Tomek, cześć Piotrek. Cześć. 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 Kuba Spurkowicz. Słuchajcie, no jakimś cudem przeczytaliście moje pytanie o żużlu, więc jeden temat odpadł. Ale mam jeszcze dwa tematy. Po pierwsze, Piotrek, no nie ściągnij na siebie złości Rejenta. Trochę zapromuj wasz podcast, bo u Wojewódzkiego zapomniałeś, ci wyżygiwał to. Okej. Okay. No i wrzucę taką bombkę. Co, która drużyna jest lepsza? Chelsea czy Liverpool? I z tym was zostawię. Nie, no ja wiem, że on jest kibicem Chelsea. Z tego powodu w ostatniej chwili chciałem odwołać ten jego dzisiejszy wykon tutaj. Także to jest oczywiste. Ciężko być kibicem Chelsea. No nie jest łatwo. Teraz jest jednak jesteś takim moment. Kibicem, rzeczywiście kibicem takim... takim od urodzenia. Tak. No, w sensie u mnie w rodzinie to jest tak, że wszyscy dostaliśmy drużynę od ojca przy narodzinach. Okay. Ja jestem Chelsea, brat jest Liverpool, a trzeci jest Blackburn. I w zasadzie mam jeszcze koszulki, wiesz, jak mam, jestem Bobasem i jestem w koszulce Chelsea, nie? To pewnie jakaś jeszcze drużyna Gianfranco Zola, to tak musiały być takie... To są te czasy, mam jeszcze koszulkę z Denisem Wise'em. A ty jesteś wychowany w Londynie? Ja się urodziłem w Westminster, okay. Czyli najbliżej stadionu Chelsea, okay, dlatego okay. Też mi był ten klub dany, nie? Okej. Więc no, nawet na podcaście z Rejentem, który serdecznie polecam, świetny podcast. Ile ma tam? 59 odcinków? 69? Coś w tym stylu, nie przebrnąłem to, ale tego jest naprawdę, stąd mówię, że podcast... Sorry, 69, Spotify, sorry, ja 69. 69, dwie no. Godziny, zawsze spóźnieni. Tam jesteście podobno. Ej, ale poczekaj. No. Mój własny syn robił research z tym związany. No. Czekaj, znaleźli... Nie, to akurat znalazł mi ktoś inny. W tym, że w podcaście podobno narzekałeś na kanał sportowy i wątpiłeś, że to jest jakiś, że to jest jakiś dziwny twór. Jest duża szansa. No. Jest duża szansa, mogą teraz tak mówić totalnie. Teraz się wytłumacz z tego. Słuchaj, no do teraz to tak jest uważam. Hejt. Naprawdę. No, dawaj. Musiałbym sobie przypomnieć, co wtedy wiedziałem, ale nie ukrywam... coś no. Jechałeś, że jedziemy na popularności Najmana i że to wszystko jest okan dupy potłuc, ten cały kanał sportowy. Okej, okay, no to jestem w stanie wejść w tą gadkę. Tak? Okej, okay, no, jestem, wchodzę w to. Nie no, dwie rzeczy, które mogłem powiedzieć i mogę powiedzieć jeszcze raz. To jest po pierwsze, na maksa jestem zdziwiony, jak ten kanał odpalił. W sensie, że fakt, że jakby, i mówię to z miłością, ale jesteście czterema, czyli nie wiem, pięć tu jest osób w głównym hate parku. Czterech podstarzałych dziennikarzy, nie bójmy się takich nazwać, którzy otworzyli kanał na YouTubie i zrobili taką jakby fortunę i tak rozbili bank. Gdybyś mi powiedział o tym wcześniej, to bym w to nie uwierzył. Więc tutaj chyba tak, wiesz, chciałem z przytykiem, ale to jest duży komplement i jestem zdziwiony, że tak wam się te wszystkie klocki ułożyły. Jeszcze stoję. No, cios był, ale taki do zniesienia, okej. Okay. No, z miłością. Przyjąłem. No. A z Najmanem, kurde, no ja mam, ja ci o tak na to odpowiem. Pamiętasz, kiedyś był ten typ mes miał bifa z, po prostu z tym z mezokracja. Ja miałem takie, ten typ mes to przygrywa, bo on dyskutuje z mezokracją. Okay. Więc jakby fakt, że Najman jakby był taką postacią, która was wybiła, to ja trochę miałem takie podejście, wiesz, no jakby wy nawzajem siebie wybijacie i nie wiem, czy to jest najlepsza osoba do tego. No, osobiście mam inne zdanie na ten temat, że to nas gdzieś tam wybiło, bo tam wcześniej, ale niech będzie, to jest jakby prawo do twojego zdania. Słuchaj, jeżeli przy tym jesteśmy, przy bifach żeby... no, no. I przy, to wiem, że chciałbyś coś, teraz ogłoszenia drobne, tak. Ogłoszenia parafialne, akurat pół godziny programu, zapraszamy do reklamy. O czym chciałbyś powiedzieć? 3 kwietnia, roast Pudziana, gdzie będziemy obrażali najsilniejszego człowieka świata, czyli właśnie jego. I będzie pay-per-view, są bilety, ja to wszystko prowadzę i gorąco zapraszam, bo jestem przygotowany na to. Więc chciałbym, żeby ktoś to zobaczył, bo dużo serca w to włożyłem, żeby napisać o Belgii na Pudziana. 3 kwietnia. Chyba, nie chcę skłamać, ale bilety już się wyprzedały, bo to robimy na Śląsku w Domu Pieśni i Tańca, ale dalej będzie aktywny pay-per-view i jest super skład, jest Socha, jest Juras, jest Popek, jest Piasecka, jest jeszcze szereg innych osób i bardzo polecam. Ty, no ale słuchaj, i teraz przy takich roastach to no. Też wychodzą ludzie czasem nieprzygotowani do wykonywania tego zawodu, no bo są po prostu naturszczykami, prawda? Tak. Trochę jak open mic'i, trochę tak. Jak wyjście i... No tak, no. No. No i to też jest ten element, że możesz zobaczyć, jak statek płonie, nie? No. I jak mocno idzie na dno. Tak. I... A ty stoisz no. I co? I będziesz ratował wtedy sytuację? Ciężko mi powiedzieć. Jaka jest twoja rola? Ja jestem prowadzącym, więc teoretycznie no. Na moich barkach spoczywa to.
No i możesz się znaleźć w mnóstwie żenujących sytuacji nie do wybronienia, że zamiast śmiechu będzie taki rechot, tak, albo takie ale kurwa śmieszne. No i będziesz taki miał przez głowę tak, to co ale teraz, nie? No. Słuchaj, szczerze, no? Znam skład ludzi i znam troszkę ich teksty, jakby ten, i wiem, że będzie dobrze, więc tak? Ten, ale nie znam wszystkich tekstów i nie znam każdego, więc też jakby jest duża szansa, że coś takiego się wydarzy. A jeszcze mogą, wiesz, mogą mi te żarty po prostu nie wejść, bo się trochę zestresują, zetną, wiadomo, nie? Czy ja jako prowadzący, wiesz, odpowiadając w pełni szczerze, ja mam bardziej naturę taką, żebym, wiesz, chciał mu pomóc, w sensie, wiesz, że może ja się wtedy wywrócę, żeby odciągnąć od niego uwagę, wiesz, okay, co chodzi, żeby to jakby, ja trochę wychodzę z założenia, wiesz, dużo osób się patrzy na roast i ma takie, wiesz, oni się obrażają, nie lubią się, tam jest dużo jadu, a to jest tak naprawdę, wiesz, wydarzenie, gdzie jest dużo miłości, bo dla nas jakby obrażanie się wśród komików to jest wręcz komplement. Ja nie mogę się doczekać, jak zaczną mnie obrażać, nie? I jak mnie zaczną obrażać i ludzie się nie będą śmiali, to ja będę miał bardziej takie, dawaj, złamiesz ich, dawaj, opowiedz taki żartownie, żeby się zaśmiali, nie? Więc to jest bardziej moje nastawienie na ten event. Chcesz powiedzieć, że nie można cię obrazić? Że jesteś tak przezroczysty, że wszystko przyjmiesz? Kurde, nie chcę, nie, to brzmi jak challenge, który teraz no, komuś daje. No właśnie, no właśnie, jesteś, jesteśmy półtorej godziny na antenie. Pamiętaj, celowo zapytałem o to. Wiesz co, no nie wiem, byłbym ciekaw, jeżeli ktoś jest w stanie coś takiego, wiesz, no jakby, to, są rzeczy na przykład, które powiedziałem, żeby, bo zgłaszasz listę tematów, których nie chcesz, żeby zostały poruszone, nie? I na przykład takim tematem był, i znowu wiem, że to trochę idiotycznie, bo teraz mówię to publicznie, o czym nie chcę, żeby ludzie mówili, ale to jest na przykład temat, że mój tata jest dyplomatą i nie chciałbym, żeby jakby były żarty na jego temat, bo to może potencjalnie wpłynąć na jego karierę albo na jego wizerunek, żeby po prostu od tego tematu odejść, chyba, że jest świetny żart. To wtedy jakby przejdzie bokiem, nie? Więc to na przykład tutaj powiedziałem, że za bardzo nie chciałbym tego tematu. Wiem, że na przykład niektórzy zakazali pewnych tematów, których na pewno nie powiem jakich, ale chodziło o to, że po prostu oni chcą sami o tym powiedzieć później, nie? Więc jakby też. I jak przy każdym roście też są rzeczy, które po prostu, wiesz, management mówi, tego nie poruszamy, nie? Technikalia takich stand-upów i w ogóle takich tego typu występów estradowych są bardzo dla mnie interesujące i zaraz będę cię o to pytał dalej, ale wcześniej ludzie dzwonią, ludzie dzwonią cały czas, a może ktoś zadzwoni i spróbuje cię tak obrazić, że kto wie. Słuchamy. Halo? Cześć. Dominik z tej strony. Cześć, Dominik. Z Anglii, z Rochester. Dzwonię, żeby cię obrazić. Super. Nie, no żartuję. Tak naprawdę to chciałem zapytać cię o dwie kwestie, ale najpierw chciałem ci jakby pogratulować, bo świetne stand-upy i no, jesteś według mnie najśmieszniejszym komikiem. Wiem, że to nie jest no, wyliczalne, jak to mówiliśmy na początku, ale no, dla mnie jesteś. Dziękuję, masz rację. Więc więc pierwsza rzecz, którą chcę cię zapytać, to jest opowieść o tym, jaki kawał zrobiłeś swojemu, to był chyba twój brat, odnośnie ogłoszenia na OLX. Okej. A druga kwestia to jest odnośnie, czy jest szansa na legalizację marihuany w Polsce i jakby to mogło wyglądać, jeżeli miałoby się spełnić, tak? Okej. Cieszę się, że jest pytanie o legalizację marihuany i że myślisz, że ja jestem osobą kompetentną, żeby odpowiedzieć, jak to powinno wyglądać. Jakby twoja wiara we mnie dodaje mi skrzydeł. Na początku, czyli ty oglądałeś filmik z moim bratem, jak został osądzony? Nie, twojego brata znam, ale filmiku nie oglądałem. Okej, no to tam jest historia taka, ja z ręką na sercu... Porzdaliście mnie w poksa. Tak, to nie było. Nie odzywam się do tego. Słuchaj, to było tak, ja nie muszę sobie przypomnieć dokładnie, co ja wtedy mówiłem, ale chodziło... Ja ci powiem po prostu, jaka była historia. Mój brat zostawił laptopa, bardzo mnie wkurzył na imprezie i my mu zaczęliśmy robić bardzo złe rzeczy na laptopie. Do tego, tak, no, tak. U maile jakieś z jego konta? Chyba wtedy jeszcze był ten, Gumtree. I wystawiliśmy bardzo złe ogłoszenie. Bardzo złe ogłoszenie. Takie niesmaczne, bardzo złe ogłoszenie. Dla nas wtedy bardzo śmieszne. Wtedy, w danym momencie uważaliśmy, że to jest najśmieszniejsza rzecz, jaką możemy zrobić. I niestety napisała do niego prokuratura, że jest osądzony, że jest w jakiejś sprawie o pedofilię, bo to zgłoszenie no, było o takiej niefortunnej treści. O Jezu, tak. Nie chcę wiedzieć, nie opowiadaj, ale mogę już się domyślać. Powiem ci tylko coś, czego nie było na tym nagraniu, o czym ja w momencie opowiadania myślałem, że jest prawdą, ale później mój brat wytłumaczył, że nie było tak, jak ja myślałem. Czyli, że on dostał list od
prokuratury, policji, jest też nie łapcie mnie za słówka, ale od samego początku było wiadomo, że on jest niewinny, tylko oni chcieli jakby zweryfikować tą informację. Mhm. I mój brat mi nigdy nie powiedział, że to jest taka jakby weryfikacja, tylko on mi od razu to sprzedał, stary, ja idę do więzienia. Mhm. I ja przez, wiesz, 2 tygodnie myślałem, że on idzie do więzienia i wiesz, i tam tworzył się taki impas, czy ja mam mu powiedzieć, że to my byliśmy my. Wiesz, ja chyba, o ile dobrze pamiętam, ja stary wysłałem chyba list na policję, tłumaczący sytuację i później nawet się nie podpisałem pod nim, bo chciałem być anonimowy, nie? Jakby totalny bezsens. Ale bezsens. Coś, co, tak, no, anonimowy list do policji, tłumaczący, że ktoś tego nie zrobił. Słuchaj, nic nigdy z tego nie wyszło. O tak ci powiem. Mm-hmm. I to jest temat, który my rzadko poruszamy w rodzinie. Mm-hmm. To jest raczej takie coś, co się wydarzyło i każdy chce dobra, zapomnieć. Dobra, to umówmy, że ile tego się nie ogląda, to zostaje między nami. Tak, no, tak, no. Ciągle jesteśmy przed programem w takim razie. A drugie pytanie było na temat legalizacji marihuany. Tak. No, ja to, ten temat poruszam teraz w swoim nowym programie, a propos właśnie, czy powinniśmy zalegalizować marihuanę i znowu, wydaje mi się, że to jest oczywisty już moment, że po prostu nie ma żadnych kontrargumentów. Nie ma, wiesz, cokolwiek się kiedyś myśleliśmy, że wiesz, zalegalizowanie będzie oznaczało, że będzie, nie wiem, więcej ćpunów albo więcej problemów społecznych, no to wszystkie kraje, które zalegalizowały, udowadniają, że tak nie jest. Mhm. I ja nawet często rozmawiam o tym, co nie jest sprawiedliwą dyskusją, bo ja mam mikrofon, a widzowie nie mają, ale bardzo często zadaję to pytanie, czy ktoś jest przeciwko i dlaczego. I chociaż zdaję sobie sprawę, że to nie jest absolutnie, wiesz, wartościowa, nie wiem, debata czy, wiesz, badanie, ale już w tym momencie, stary, nikt nie jest przeciwko. W sensie, nie wiem, ludzie, którzy chodzą na stand-up, jak mówię, kto jest za legalizacją, to 100% osób, kurde, klaszcze i chce zalegalizować marihuanę. A czy tobie zdarzyło się pisać żarty po jointach? I czy one wytrzymywały próbę czasu po tym, jak byłeś, wiesz, już... Czysty. Powiem ci tak, po pierwsze dużo osób myśli, że ja palę więcej niż palę. Ja wcale nie palę tak dużo. A ja nie wiem, ile palisz. Ludzie myślą, że dużo palę, a ja palę okazjonalnie. Mm-hmm. I zdarzało się pisać żarty i tak samo też jak z żartami na trzeźwo. W sensie czasami na zjarane myślałem, to jest najlepszy żart, mm-hmm. i później wchodziłem na scenę, to był ledwo żart. ale tak samo miałem z żartami na trzeźwo. Mm-hmm. Więc ja uważam, że to po prostu ci odblokowuje troszkę inną półkulę, zmienia dynamikę rozmowy. Wiesz, ja bardzo często piszę z kolegą albo z kolegami i mój proces często wygląda tak, że po prostu sobie gadamy na jakiś temat, który ja chcę dotknąć, który dla mnie jest ciekawy, gdzie powiedzmy mam jakiś żart, czy chcę o coś zahaczyć. I dobijamy do momentu, gdzie już w sumie nie mamy nic do powiedzenia i wtedy może sobie zapalimy, żeby jakby popchnąć rozmowę w inną stronę. Czasem idzie, czasem nie pójdzie. No, no dobra, posłuchaj, 25 czy nawet 30 minut temu chciałem cię zapytać o to, ale jakoś gdzieś tam rozmowa podryfowała w innym kierunku. Czy Polacy mają poczucie humoru? Bo występowałeś, tak jak mówiłem, w 30 krajach świata, na 5 kontynentach, w 3 językach. To jest osobny wątek, który chcę poruszyć, bo to jest bardzo intrygujące. Mm-hmm. Jak można stand-upy robić w 3 językach. Ale to o tym nie teraz. Dobra. Czy Polacy mają poczucie humoru? Tak generalizując troszkę, no. Wiesz co, to jest bardzo częste pytanie. W sensie, że czy nasze poczucie humoru różni się od innych, czy Polacy są śmieszni i tak dalej. Więc po pierwsze ja zwrócę uwagę na to, że najbardziej definiujące jakby... zacznę to zdanie od innego zdania. Ale, spoko. Od innego słowa, dobra. Od innego stop. Słowa. Stop. Jeszcze raz, tego nie było. Chodzi mi kamera o to, stop. Że ludzie się na przykład pytają, czy ludzie się bardziej śmieją w Polsce, czy w Indiach, czy coś ten. Tak. Ludzie się bardziej śmieją na dobrej sali. Nie? W sensie, jeżeli sala jest mała, ciasna i tak dalej, to nieważna jest twoja narodowość, tylko będziesz bardziej się tutaj śmiał i tu będzie lepszy występ. Czyli to nie jest, tak, że... ważne. Małe kluby są lepsze. Ja uważam, że zdecydowanie. Okay. Nie? Więc jakby na pytanie, który kraj jest najśmieszniejszy, ten z najśmieszniejszą salą. W sensie, w którym kraju miałem najlepsze występy, tam gdzie są najlepsze sale. A z salą lekko podchmieloną czy trzeźwą? Troszkę piwa. Nigdy nie przeszkodziło, ale za dużo wody często zniszczyło występ. Tak, no. Zdarzają się wujkowie, wtedy z wesela. O, regularnie. Ja ci powiem więcej, że ostatnio miałem rozmowę z menedżerem, że już tak, kurde, powiedziałem na głos, że chyba chcę uniknąć występowania w małych miastach w piątki i soboty. Bo po prostu tam masz motyw, że wychodzisz na występ, a ludzie już są, wiesz, dziabnięci, już wypili tyle, że w zasadzie nie przyszli cię słuchać, tylko sami przyszli gadać. Dobra, nie? Ty, poczekaj, bo wujek z wesela... Zastanawiam się, który wątek pociągnąć, czy ten o Polakach, o poczuciu humoru, czy już jak jesteśmy przy wujku z wesela, bo to jest intrygujące, bo to jest, wydaje mi się, byłem na paru stand-upach typ faceta, z którym być może w trakcie swojego występu, bo często tak jest, podejmujesz dialog, prawda? Tak, no.
i nagle źle pocelowałeś. I trafiasz na kogoś, kto jest typowym wujkiem z wesela, któremu się, który nie jest śmieszny, tak, tylko wydaje mu się, że jest śmieszny. Tak. I wtedy jest masakra wtedy. Masakra. Masakra. Katastrofa. Wiesz co, I ten gość ci psuje, i ci psuje występ. Nie? A musisz z nim już dalej konwersować, no bo tak zacząłeś tę rozmowę. Tak. Co się w takiej sytuacji robi? Znowu, trochę ja będę często wracam do Ameryki, bo to jest po prostu miejsce, wiesz, gdzie stand-up urósł i jak mówimy o, wiesz, dzisiejszym stand-upie, to on ma początki w Ameryce i wiesz, w momencie, kiedy jesteś w klubie komediowym w Ameryce i ktoś za bardzo przeszkadza, to jest ochrona. I dosłownie ja byłem świadkiem na, wiesz, nie wiem, Louis C.K. czy wiesz, wielcy komicy, nawet i mniejsi, gdzie jak ty nawet powiesz coś w stylu przysłowiowe I love you, który ten... To jest dla nich sygnał? To jest sygnał. A to nie jest trochę przyznanie się do porażki? Nie. Nie, no bo, jakby to jest właśnie interpretacja, że jakby komik jest tam, żeby, wiesz, z nami gadać i nas rozbawiać. Nie. Komik jest tam po to, żeby zrobić materiał i jego wyborem jest jakby rozmawianie z widownią. I większość komików będzie to robiło. Tylko jest jakby totalna różnica między tym, że jak ja tobie zadam pytanie i ty mi odpowiesz, niż ty, jeżeli mi krzyczysz, wiesz, a ja byłem na weselu. I to masz takie, nie interesuje mnie to teraz. Jestem gdzie indziej w swoim programie i za chwilę porozmawiamy. Więc w najidealnym świecie, jak się dzieje taka sytuacja, no to powinno się wyprosić taką osobę. Nie? Ale to w Stanach, rozumiem. Tak. A w Polsce się nie ma jeszcze dzieje takich zasobów. A pewnie się wujkowie z wesela trafiają. Tak, no absolutnie. I wiesz, zdarzały się występy, gdzie ja na przykład przerywałem. Nie wiem o tym, że powiedziałem, słuchajcie, zrobimy sobie przerwę techniczną. I dosłownie podchodziłem, wiesz. Serio? Tak, no i mówiłem, sorry, przepraszam, pan musi wyjść, bo inaczej nie będziemy kontynuowali, nie? To była skrajna sytuacja, z 2-3 razy w ciągu 10-letniej kariery. To gościu na ciebie czekał pewnie pod tym klubem. A, no, też były takie. Tak? No, absolutnie. Wiesz, najgorsze to jest to, że... I to jest w miarę regularne, nie? Że, wiesz, ja bardzo często lubię wchodzić w interakcję, ale moja interakcja jest taka, że ja chcę, żebyś ty dobrze wypadł. Wiesz, ja cię nie będę obrażał, ja mam bardziej jakby nastawienie, wiesz, czym się zajmujesz, o, zajebista praca, wiesz, a może coś innego, nie? Ale w pewnym momencie ludzie, to co mówisz, są już dziabnięci, nie słyszą nawet, co ty mówisz i cały czas pierdolą, cały czas bebe. I ty już w pewnym momencie mówisz, słuchaj, już w pełni na serio, wiem, że może nie masz złych intencji, ale ja nie jestem w stanie kontynuować występu. I na to laska, czy typ bebe. No i masz wtedy, no po prostu, wiesz, no, idziesz pod górkę, zaczynasz ignorować i masz nadzieję, że się uspokoi, ale czasem po prostu do samego końca już jesteś tak wkurwiony, że po prostu kontynuujesz występ i w sumie się to wszystko, wiesz, jak domek z kart wywali, nie chcesz dać poznać innym widzom, ale zdarzają się takie sytuacje. Ty, ciężka robota, muszę ci powiedzieć. Robota sapera. Raz się gdzieś wywrócisz po drodze, to już potem... No... Im więcej o tym opowiadasz, tym mniej mam ochotę... Pójść? Zostać stand-uperem. Nie. Zostać stand-uperem. Nie zostanę, na szczęście. Odbieramy telefon. Ty wiesz, już prawie połowa programu minęła na mieście. Naprawdę? Idzie? No, kurde. A ja mam tyle pytań, że jakby co, to posiedzimy chwilę dłużej. Absolutnie. No, dobrze idzie. Ja będę też szybciej odpowiadał. Co drugie słowo nie. Dobre. Odpowiedzi takie wyczerpujące są bardzo dobre. Mamy na szczęście, ten program jest z gumy. Okej. Nie, może potrwać, spokojnie. Elegancko. Jedziemy. Kto jest z nami? Halo, dobry wieczór. Cześć. Marek Toruń. Cześć, Marek. Ja mam dwa pytania do Piotra. Pierwsze takie z przymrużeniem oka lekkie. Drugie całkiem serio. Pierwsze pytanie, czy dziewczynka, na której twój tato wykonał fatality podczas serwisu, faktycznie istnieje? Tak. Czy to była wymyślona postać, ewentualnie jak ona się ma? Słuchaj, wiesz co, ona istnieje i my, wiesz, to jest historia, jak ja miałem 16 lat. To rozwiń całe, żeby tak ci, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Jasne, dla wszystkich, to jest historia w moim stand-upie, gdzie mój ojciec wkurzony uderza piłką tenisową dziewczynkę, która przyszła ze mną grać w tenisa i to jest oparte na faktach, aczkolwiek ja spotkałem tą dziewczynę lata później. I ja byłem, wiesz, taki zaciekawiony, no bo to trochę wiralowo poszło i tak chciałem jej się zapytać, wiesz, co ona o tym sądzi i czy pamięta tą sytuację. Ona w ogóle tego nie pamiętała, nie oglądała. W ogóle nie, ona zupełnie inaczej zapamiętała to niż ja. Więc albo ta trauma była na tyle potężna, że nic nie pamięta z tamtego dnia, albo ja przekoloryzowałem swoją historię własną. Każdą anegdotą. Tym, jeżeli ona się nie zgadza z prawdą, to tym gorzej dla prawdy. No, z dobrymi niech historiami. Prawda nie wejdzie w drogę dobrej anegdocie. No, o, to. Przepraszam, bo ci wszedłem słowo. Dawaj drugie.
Drugie pytanie, takie już całkiem serio. Kobiety up and up. Kogo mógłbyś polecić? Nie do końca ze względu na walory wizualne, ale która z kobiet cię śmieszy i którą warto jakby zacząć śledzić i oglądać występy. Spoko. Ja w ogóle bardzo mi się podoba, że chciałeś być poprawny politycznie i od razu dodałeś, ale poza walorami estetycznymi, co mi się wydaje, że ja bym w ogóle nie szedł w tym kierunku z odpowiedzią, tak. Ale dzięki, że ratujesz mnie na wszelki wypadek. Wiesz co, no, z polskich komiczek, no to ja bardzo polecam Wiolkę Walaszczyk, z którą się bardzo przyjaźnię, a z zagranicznych to teraz na przykład na YouTubie, na Netflixie wszedł nowy specjal, ona się nazywa Tommy Tomlinson? Na pewno Tomlinson, ale nie pamiętam pierwszego imienia, gdzieś mi wypadło z głowy. I obejrzałem pół godziny tego, jest naprawdę sztosowe. Więc Tomlinson z zagranicznych, a Wiolka Walaszczyk z polskich. No dobrze, super. Dziękuję. Tak podsumowując jeszcze, tak. Dla mnie jesteś kozakiem największym ze sceny standupowej na równi, czy może inaczej na podium, z Paczesiem i za Belardem Gizem. Wkrótce chyba masz występ w Toruniu, na który mam już bilety o. I mam nadzieję, że tym razem dotrę, bo na drugiego, na osobę, które chciałem bardzo obejrzeć, patrzę się akurat tygodniowa kwarantanna i występ mnie ominął. Stary, nic cię nie ominęło, to był fatalny występ, opowiadał mi o nim. Był dramat, stary, dobrze, że cię tam nie było, a zapraszam na swój własny i zbijemy piątkę po wszystkim. Jak zostaniesz, to chętnie zbiję piątkę. Tylko nie opowiadaj dowcipów, bo w Toruniu jest Apator, pamiętaj, tam jest żużel. Także uważaj, co mówisz. Wracając, humor kloaczny czy humor wyższych lotów? Bo poczekaj, teraz coś ci zacytuję. Zacytuję ci naszego wspólnego kolegę. To będzie cytat dosłowny. Wypisałem sobie. Dobra. Nie patrz mi w kartki, ok? Spoko. Dobra, ja nie gadam z głowy. Ja to absolutnie rozumiem. Piotrek, bardzo bystry gość. To jest wręcz jego problem. Jest zbyt inteligentny i musi się naginać, by jego stand-upy były dla wszystkich. To bardzo widać na testach dla ludzi. O tych testach też za chwilę porozmawiamy sobie. Ale to jest taka opinia na twój temat, widzisz? Wow, bardzo miła opinia. Kto tak powiedział? Stary. Mój tata? Posłuchaj. Nie, to nie był twój tata. Nie znam twojego taty, nie dotarłem do niego, ale no, mamy wspólnych znajomych. Jak to skomentować? Właśnie, czy ty się, wiesz, czy ty się do ludzi troszkę dopasowujesz, bo czasami takie, wiesz, no żarty lecą niewysokich lotów, muszę ci powiedzieć, takie, wiesz, no o dupie, o tym, no jakieś takie powiedziałbym, humor sierżanta z wojska takiego spod granicy z NRD. No, z bardzo mi się podoba, jak ten obraz namalowałeś. Ale rozumiem. Tak, nie, no absolutnie, tak, pamiętam tą granicę. No. Słuchaj, czy ja dostosowuję swój materiał do publiczności? Wydaje mi się, znowu staram się na to dobrze odpowiedzieć, bo jakby szaleństwem jest powiedzieć, że nie, i szaleństwem jest powiedzieć, że w pełni tak. Żeby nie mówię, to nie są, to nie muszą być złe żarty, tyle że one są jakby takie wcelowane w takie, to są takie proste strzały, na zasadzie pewniaki wejdą, no bo wiadomo, że każdy się pośmieje z rzeczy takich. Ja użyję takiego zdania. No. Ja użyję takiego zdania i zaraz się zastanowię, czy będę w ogóle miał rację. Dobra. Czyli się najpierw powiesz, a potem się ze sobą pokłócisz. No dokładnie. No. Jedziemy. Jestem w stanie powiedzieć teraz, że każdy mój żart mnie bawi. Każdy żart, który opowiadam, mnie bawi i lubię go opowiadać i lubię ten żart i nie ma żadnego żartu, który opowiadam, bo wiem, że jest pod publiczkę, a mi się nie podoba. Czy zdarzają się momenty, że na przykład nie opowiadam żartu, który ja lubię, ale widownia nie reaguje? No oczywiście, że tak. W sensie, wiesz, no finalnie to jakby też widownia ma się śmiać. Chociaż, i to też nawet może jest jakaś, nie wiem, trochę zbije z tropu to pytanie, ale ostatnio miałem bardzo ciekawe występy w Dubaju i o tyle... Po jakiemu? Po angielsku. Tak, no. I był bardzo ciekawy skład ludzi, bo była 70-letnia kobieta z Izraela, która robi komedię od 50 lat. Był amerykański komik, który jest wyjadaczem, ma 45 lat, regularnie występuje w Comedy Cellarze. Jest to jeden z takich czołowych amerykańskich komików, Joe Larson, bardzo polecam. I byłem ja, który ma 28 lat. I gadaliśmy właśnie o tym, jak tworzyć żarty. I ona, najstarsza, powiedziała, że ja tworzę żarty tak, żeby ludzie się śmiali. Tamten odpowiedział, no ja tworzę żarty tak, żeby ludzie się śmiali, żebym ja się dobrze bawił. A ja powiedziałem, ja w sumie tworzę tak, żebym tylko ja się dobrze bawił. Nie? I znowu, chociaż to
to jest, wiesz, trochę uproszczone dla tej anegdotki. Uważam, że ja bardziej naciskam na to, żeby mnie to bawiło. I na szczęście to bawi widownię. Ale wiesz, to jest złame, to jest kurde, to czasami prowadzi w ślepą uliczkę, bo to jest tak jak zrobieniem polskich komedii. Polskie komedie podobno najbardziej, znaczy nie podobno, no. Polskie komedie najbardziej śmieszą tych, którzy je robią. I tych aktorów, którzy tam występują. Ale gdzie, na planie. No tak, ale gdzieś naturalnie, znowu jakby... Gdzieś naturalnie, jeżeli ja będę mówił rzeczy, które ludzie nie bawią, to one też będą mi przeszkadzały. Więc gdzieś to nie jest jakby idealna metafora i to, wiesz, mi też zależy na tym, że ludzie się bawili, ale jednocześnie mój punkt wyjściowy jest taki, czy mnie to bawi. Dobra, to teraz powiedz tak, bo doszliśmy do tego ciekawego, cytując to, co powiedział o tobie twój nasz wspólny znajomy, te testy dla ludzi. Bo jak rozumiem, każda improwizacja jest dobra, ale jak my mówimy nawet w środowisku dziennikarskim, improwizacja przygotowana jest jeszcze lepsza niż taka improwizacja. W związku z tym, jak rozumiem, sprawdzasz swoje programy na ludziach. Jak każdy komik. I jak to, na czym to polega? Opowiedz tak trochę z technicznego punktu widzenia, skąd się biorą ci ludzie i jak bardzo się zmienia twój program, wiesz, w stosunku do takiego twojego zakładanego, bo coś nie siadło, nie? Ja rozumiem, że ty po prostu pytasz o to, co to jest open mic. No. I to jest dokładnie, open mic, czyli jakby z samej nazwy wynika, to jest po prostu mikrofon, który jest dostępny dla każdego. Teraz mniej tego jest w Polsce, bo po prostu jest tyle osób chętnych, że po prostu, wiesz, dzwonisz do kogoś, ty dzisiaj robię open mic, a ty wpadnij i wiesz, po prostu robimy wieczory, gdzie ludzie przychodzą i właśnie mówimy, testują żarty. Czyli wypowiadasz swoje myśli, te, które myślisz, że są śmieszne, i po prostu sprawdzasz, czy są śmieszne. I bardzo często to jest... Ale to nie jest tak, przepraszam, że ci wejdę w słowo, że sobie dobierasz jakąś tam, wiesz, no muszą być cztery osoby, cztery kobiety, powiedzmy w wieku 50+, czterech mężczyzn w wieku 50+. Ale ty pytasz się o skład występujących, czy o widownię? O widownię. Nie, no widownia kupuje normalnie bilety. Kupuje bilety. Bo myślałem, że może są takie, wiesz, takie rzeczy, że nie są, aż tak przygotowany jesteś do tego rodzaju testów. Nie. Testy zawsze i tylko i wyłącznie są na widowni, która kupuje bilety. To jest zresztą podstawowa definicja stand-upu. To też trochę znowu zbaczam z tematu, ale jedyny podczas pandemii. Ja przynajmniej miałem tę realizację, że bardzo często ludzie się pytają, co to jest stand-up, nie? W sensie, czy to jest jedna osoba na scenie, która gada, czy to jest... Ja mówię, nie, no są stand-upy, gdzie jest dwie osoby na scenie, czy to jest osoba, która się nie przebiera. Nie, no są stand-upy, które się przebierają i tak dalej. Więc do każdej definicji ja potrafiłem znaleźć lukę. Ale jedyne, co dla mnie jakby definiuje stand-up i bez tego nie ma stand-upu, to musi być widownia. I musi to być widownia w postaci po prostu ludzi, którzy kupili bilet. Może nie kupili, ale są po prostu, wiesz, na krzesłach, a ty jesteś na scenie. I dla mnie to jest definicja stand-upu. Więc jak ty mówisz o testach... Ale to samo robi kabaret, nie? A nie chciałbyś się nigdy, żebym cię nazwał kabareciarzem? No nie chciałbym, ale kabarety robią też bez widowni, nie? Są chyba kabarety, gdzie oni po prostu mają kamerę ustawioną i robią scenkę. No tak, pod telewizję, tak? No tak, nie zrobiłbyś stand-upu. W sensie każde nagranie telewizyjne zawsze jest widownia na żywo i to jest podstawowa rzecz. Więc jak ja testuję, to zawsze musi być widownia. No i tak, to jest proces prób i błędów. Nie? Wiesz, jest więcej elastyczności wtedy, bo właśnie toniesz częściej. Bardzo często jest tak, ja na przykład tak lubię robić, że mam myśl i ja trochę nawet nie wiem, gdzie ją skończę. Więc wychodzę na scenę i zaczynam gadać. Mam takie, okej, może tutaj, może tutaj. O, nie ma tutaj. Dobra, to przejdźmy w tą stronę. Nie? Więc ja lubię testować. Ja też lubię ten element. To jest najbardziej stresujący występ. Nie? To nie jest, wiesz, ludzie się pytają, czy najbardziej stresujesz się, jak jest 5000 osób. Nie za bardzo, bo wtedy wiem, że jestem przygotowany. Chyba, że to Częstochowa. Ale to już ustaliliśmy. Tak. Omijasz od tego momentu. Ale najcięższy występ to jest ten, kiedy nie wiesz do końca, co będziesz mówił. Masz, wiesz, pół żartu w głowie, gdzieś się chcesz skończyć, ale jak tam dojdziesz, to jeszcze nie wiesz. Nie? Zdarzyło ci się zapomnieć? Żart na scenie? Że wiesz, jesteś w trakcie i nagle... Bo wiesz... No wiem, że wokaliści, piosenkarze, no wielokrotnie się to zdarza, no masz jakieś tam do zaśpiewania, nie wiem, wczoraj był Kazik. Kazik ma prawie 4-godzinne koncerty, no to ma tych piosenek do zaśpiewania zylion, nie? Nie wiem, czy jemu się zdarzyło zapomnieć piosenkę, tekst, ale zakładam, że czasem mu się zdarzyło. No to oni jakoś tam zagłuszają, dadzą radę. A co ty zrobisz, jak zapomniałeś puenty żartu swojego? Puenty aż tak, puenty... Kurde, mogę ci powiedzieć, mam trzy anegdoty, mogę ci opowiedzieć. No to dawaj, tak? No. Jedna anegdota, to też niedawno w jakimś wywiadzie to opowiedziałem, ale idealnie odpowiadam. Miało być nowe. No. Nowe? No. No dawaj tam, dobra, tam, dobra, dawaj tam. Szybko, dawaj, to będzie dawaj, taka, no. Że kiedyś, dawno, dawno temu, 8 lat temu, nie, był żart i nie chcę nawet go opowiadać, ale cała puenta polegała na tym, że mnie ktoś pstryka perfumami, nie? I ja mówię, wiesz, powąchaj moją koszulkę, bo zostałem pstryknięty perfumami i w momencie, kiedy widz mnie wącha, to ja go całuję w czoło, bo wcześniej w materiale mówię,
pocałuję chuja w czoło. Nie? I to jest jakiś taki, jakaś taka klamra i tak dalej. I to zawsze było silne. Przypominam 8 lat temu. Nie? Jakby czasy się zmieniły, już wiesz tam. Nie? I ja stary, było bardzo ważne granie. Takie wiesz, konkurs, nic nie było ważne, ale wtedy to jest, jeżeli tu mi pójdzie dobrze, to zostanę gwiazdą. Nie? No i dobrze mi idzie na scenie. I schodzę na dół, żeby wykonać ten gest, który kończy mój materiał na owacja na stojąco jest. Ja wiem o tym. Już tak mi dobrze idzie. Ja robię, nie? Praktycznie wchodzę na scenę, ręce w górę, wiedziałem, że to rozpierdoli. I kurde, jest cisza. Ja mam takie jakby, co się dzieje, jakby nigdy nie było takiej reakcji. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że ja nigdy nie powiedziałem, że ja pocałuję chuja w czoło. Czyli ja po prostu przypadkowo podszedłem do gościa, pocałowałem go w czoło, on zaczął klaskać, ja wróciłem na scenę i jest motyw, o Boże. No. I chyba w tamtej sytuacji po prostu powtórzyłem cały żart. To straszne, trzeba było tłumaczyć to wcisk. Tak, od okay. Początku. Nie? Więc wiesz, zdarzają się takie sytuacje i wtedy, no szczerze, taka sytuacja, tak ekstremalna, jest śmieszna. Wiesz, bo to wszyscy widzą, że coś się nie i ty, jako, który mówisz, kurde, wiecie co, ja wam czegoś nie powiedziałem i to może być świetny aktor, który będzie to udawał za każdym razem. Wiesz, wydaje mi się, że ta naturalność też bawi ludzi, że to jest aż taka wtopa. Ostatnio na przykład, to wiesz, to jest anegdotka sprzed 8 lat. 3 dni temu miałem występ i gdzieś w programie mówię słowo wizjoner. I stary, nie mogłem sobie przypomnieć tego słowa. I stoję na scenie i to jest kluczowe, żeby opowiedzieć żart. I po prostu stoję i ten gościu mnie nazwał przywódcą. Gościem, który ma pomysły. Chodzi mi o człowieka, który planuje rzeczy lepiej niż... I zacząłem tłumaczyć słowo wizjoner i miałem takie, ty głąbie, dlaczego ty zapomniałeś słowa wizjoner, nie? I jakoś, kurde, zamiast użyć jednego słowa, użyłem 2 minuty opisując słowa wizjoner i później doszedłem do żartu, nie? A tu znikąd pomocy, bo ludzie cię słuchają, nie? Na kadrze miałem... Na kadrze było, wiesz, po tym momencie o marihuanie, nie? I tam nie ma śmiechu. Nie? I ja byłem totalnie zestresowany występem. No to są, wiesz, reprezentanci Polscy, to jest najważniejszy występ. Nie? I przyrzekam, to jest 100% prawdy, co ci teraz powiem. Ja dzień przed tym występem oglądałem Eminema 8 milę. I kojarzysz ten moment, że tam Eminem wchodzi i jestem, wiesz, choke, że nic nie jest w stanie wydusić, nie? I ja dochodzę do momentu w swoim występie przed kadrą i kurwa nie wiem, co jest następne. Nie mam pojęcia, co jest za chwilę, wiesz, tu nie było śmiechu. Na ogół jak jest śmiech, to cię prowadzi przez całą ten. Ale nagle nie ma śmiechu i ty masz takie, gdzie dalej, co dalej? I ja zawsze mam kartkę w tylnej kieszeni, nie? Nigdy z niej nie korzystam, ale jest ten motyw, że w najgorszym wypadku, no dobra, sięgnę po kartkę, nie? I ja wiem, i nie wiem, ile to trwa w czasie rzeczywistym. W mojej głowie jakieś, wiesz, jest 3 minuty, gdzie ja mam takie, nie wiem, co powiedzieć, nie? Nie mam co, wiesz, sięgam ten i przyrzekam ci, ja słyszę ciąg, nie? Mam takie, nie wierzę, na pewno nie powiedzieli tego, na pewno nikt nie krzyczy tutaj, na pewno nikt nie oglądał Eminema wczoraj tak samo jak ja, nie? I kurde, momentalnie jak dotknąłem kieszeni, to sobie przypomniałem. Nawet nie musiałem wyjąć kartki, ale miałem takie, dzięki Bogu, przynajmniej miałem ten taki, wiesz, pies Pawłowa dotknął się po dupie i poszedł dalej, no. To jeszcze ostatnie pytanie w tej serii, zanim odbierzemy telefon. Masz takie żarty, albo żarty, takie pewniaki właśnie na takie momenty? Czy to jest tak, wiesz, kartka w kieszeni, czy jak wiesz, że jest ta... Jest to Waterloo, jest ta Częstochowa, że no dobra, to teraz wyciągnę swojego asa w rękawie, bo wiem, że to zawsze chwyci, nie? Że to zawsze siedzi. Ten żart, o który ta definicja, tak, to jest bęgier, tak my to na to mówimy, że to jest takie, że zawsze wejdzie i ten. Ja osobiście mam mało bęgierów. Ja mam bardziej, zanalizowałem z kimś własny materiał ostatnio, ja mam bardziej dużo nieśmiesznych żartów. I jak one są razem... Z kogo myśmy tu zaprosili? Więc jak one są razem, to ty wchodzisz w klimat jakby nieśmiesznych żartów i już pewnie cię to bawi, ale jak ty nie wejdziesz w ten klimat i jakby ja muszę to ratować kolejnym, wiesz, abstrakcyjnym, nie wiadomo o czym, dlaczego on to mówi i jakby to płynie, no to tak, no często mi brakuje takiego elementu, chociaż jak mówię, podczas występu 60-minutowego ja lubię nawet tą energię. Lubię tą energię, że będziemy się teraz trochę błądzili, trochę poszukamy, wtedy właśnie porozmawiam z widzem, a może, kurde, opowiem coś, co właśnie mi się przypomniało na zasadzie, nie wiem, coś, czego na ogół nie ma w tym materiale, żeby trochę zmienić energię i to mi pomaga, ale
jest mało. No. Trochę trzeba być masochistą, żeby być tym stand-uperem. Zdecydowanie. To powinieneś lubić taki serial, znowu wspomnę Rickiego Gervaisa, angielskie The Office, bo tam jest takie oglądanie, wiesz, że to jest tak śmieszne, kocham, ale tak żenujące, no, tak, momentami. Tak. Nie? No ale czy to nie jest najlepszy program telewizyjny na świecie? W ogóle, moim zdaniem to jest w ogóle najlepszy serial na świecie. No. To jest mój ukochany serial. No to zapraszam, to angielskie no The Office. Bo to takie, wiesz, takie, taka żenlandia momentami, że tak... No absolutnie, no. I tak trochę jest na tej scenie momentami, co? Takie przechodzisz przez takie fazy. No jest, czasami jest super dobrze, ale czasami jest tak, że balansujesz. Na pewno na występach na żywo te elementy się pojawiają. Na nagraniu już jednak mimo wszystko chcesz mieć, żeby to było wszystko perfekcyjnie i dopracowane. Tak, ale właśnie dla mnie dlatego stand-up jest najfajniejszą formą komedii. Okay. Bo są te momenty, bo to zawsze jest trochę, nie wiesz, co się wydarzy. Nie? I ja jako widz, który też chodzi na stand-upy i na polskich komików i amerykańskich, ja kocham to. Ja kocham, jak widzę, że na goło żart nie wszedł. Co on teraz robi? Co on teraz robi, nie? Stary, ty jesteś złośliwy, to między wami jest zazdrość straszna. To nie jest zazdrość, to jest miłość. Ja, stary, najpiękniejszy dźwięk z zaplecza, nie? To jest jak słyszysz, często stoisz z tyłu i nie słyszysz żartu, nie? Ale słyszysz tonację żartu i masz takie par, par, pam, 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 pam. I wiesz, że tam miał być śmiech, ale tego śmiechu nie ma. I jak ja to słyszę, to mam takie... O jest. Odbieramy telefon. Kto jest z nami? Halo? Cześć, Filip z Gdańska. Cześć, Filip. Cześć, cześć. Cześć, Piotrek. Cześć, Tomek. Cześć. Ja chciałem na początku powiedzieć, że byłem ostatnio na testach właśnie Piotrka. I no, jestem zachwycony generalnie na tajnym projekcie. No to dziękuję bardzo, bo to bardzo tajny projekt. Dokładnie. Dużo żartów będzie musiał wyrzucić, jak sądzisz? Siadło tam wszystko? Szczerze mówiąc, było to na tyle płynne, bo jakby ten występ jest swego rodzaju dialogiem między właśnie Piotrkiem a Michałem Leją, chyba mogę powiedzieć, bo to było publiczne. Tak, tak, tak. No, no właśnie ja pilnuję tej rozmowy, żebyś tutaj niczego nie zdradził, ale tak. Nie, no. nie zamierzam. O, tak spoko, powiem. Spoko, ufam ci. No generalnie wszystko wyszło śpiewająco. Bardzo mi się to. No, mów dalej. Bardzo mi się to spodobało. No. I właśnie jeśli czy te żarty są do wyrzucenia, wydaje mi się, że właśnie wszystko wyszło na tyle naturalnie, że nie byłem w stanie wychwycić, ile z tego było żartem, a ile z tego było szyciem na bieżąco. Słuchaj, to jest bardzo miła interpretacja. Ja ci powiem tak, my wiemy, nie? My, jakby ja wiem, które rzeczy były przygotowane, wiem, które rzeczy nie weszły i jest to budujące, że tego nie dostrzegasz. I ja nie mówię tego jako, wiesz, jakieś negatywne, tylko faktycznie jakby my już mamy na tyle doświadczenia, że umiemy omijać te zakręty, ale to, co ty widziałeś, się zmieni diametralnie, nie? W sensie mam nadzieję, że to, co ty zobaczyłeś, to jest jakieś 30% całego projektu finałowego. O, no to ciekawe. Ja dzwonię z takim pytaniem. Było mówione o wujkach z Wesela. Potocznie na takie osoby, które właśnie przeszkadzają podczas występu, mówi się heklerzy, prawda? Tak. I właśnie mam pytanie, bo jest to raczej takie słowo, które ma pewne negatywne odczucia. I czy zdarzyło ci się mieć przykład na swoim występie osobę, która była heklerem, ale jakby nie miałeś takich negatywnych odczuć z tym? Tak, tak, no w sensie, tylko to jest, ja chcę ostrożnie odpowiedzieć na to pytanie, bo wiem, że dużo osób to teraz słucha i sobie pomyśli, to ja będę tą osobą, nie? Ty, ponad 10 tysięcy, żeby nie było. O, no to bardzo, bardzo się cieszę, to kurde. Wydaje mi się, że najlepszy hekler to jest taki, który coś powie i później będzie cicho. Wiesz co chodzi? W sensie, bo są momenty, że widownia coś powie i ty masz takie sztos i wiesz, ja często nawet jestem w stanie ze sceny powiedzieć, stary, to było bardzo śmieszne. I nawet nie wchodzić w to dalej, tylko jakby, wiesz, dajcie wielkie brawa, cokolwiek, nie? Tylko, żeby tutaj poprzestać. Wiesz co chodzi? Nie szukać. Poza tym to też nie jest rolą widza, żeby starać się być śmieszny, nie? Jeżeli coś wyjdzie niesamowitego i fajnie, stary, każdy komik to... Wiesz, doceni i ten, tylko... I się z tego fajnie odbije pewnie jeszcze dodatkowo, nie? Absolutnie, ale wiesz, ja trochę się boję odpowiedzieć na to pytanie, jakby... Wiesz, bo zachęcić tak, to rozumiem. Dokładnie, no. Bo to
No trochę tak, nie? To no. Ja będę chciał być tą osobą. Teraz mi nie wyszło, to jeszcze raz powiem. Mhm. Jakby mi bardzo w ogóle długo to zajęło, żeby zrozumieć, nie? I to naprawdę ci mówię, ja robię stand-up od 10 lat, ja dopiero od 2 lat tak naprawdę zrozumiałem, że ludzie... Ja zawsze miałem podejście, że jak ktoś mnie hekluje, to że ja muszę być tą małpeczką, która tańczy. Wiesz co chodzi? Że ja jakby... Oczywiście wejdźmy w reakcję i w dynamikę i okej, będę starał się teraz robić to, co ty chcesz ode mnie. Ale po jakimś czasie zrozumiałem, i to zabrzmi arogancko, ale to jest, rzeczywistość jest taka, że ludzie kupują bilety, żeby usłyszeć mnie. Nie? I to jest dziwna myśl dla mnie. To nie jest tak, że jakby ja mam poczucie, no, kupiliście, słyszycie mnie, ale tak rzeczywiście jest. Oni chcą ode mnie jakby moich myśli, to jest to, co ja chcę, jak ja idę na czyjś stand-up. Czyli ja idę posłuchać gościa, który ma przygotowany swój monolog, który szykował rok czy dwa, i ja chcę usłyszeć, co on ma mi do powiedzenia. Więc ty, kiedy mi przeszkadzasz, mnie wkurwiasz, bo mnie nie obchodzi to, że ty byłeś na weselu. I dla mnie jako performera, ja mam pewną odpowiedzialność wobec tych ludzi. Więc jasne, ja wejdę w interakcję i jasne, jakby będę chciał, żeby to wszystko było, wiesz, z miłością i śmiesznie i tak dalej, no ale też jakby są granice, nie? Jesteś jeszcze z nami? Tak, jestem. Jeszcze chciałbyś o czymś, bo to ja bym chciał pociągnąć trochę jeszcze ten wątek, ale być może ty jeszcze chciałbyś coś dodać. Jeszcze jedno pytanie mam. Czy Piotrek, masz już napisany angielski stand-up? Na Anglię? Powiedziałeś. Planujesz. Nie wiem, jak rozumieć twoje pytanie, bo ja jadę teraz do Anglii i tam będę faktycznie chciał zrobić jakiś lokalny materiał, bo mam taki cykl, że w każdym kraju robię coś o danym kraju. Pamiętam, że kiedyś w wywiadzie z Cyrkiem Dąbrowskim, z Antonim, mówiłeś, że planujesz zrobić program anglojęzyczny i gdzieś z nim pojeździć po świecie. Tak, no to jest projekt, który chcę rozpocząć w grudniu, czyli znowu wyruszyć podróż dookoła świata. I faktycznie trzonem tego dla mnie będzie występowanie w każdym kraju. I żeby móc to robić, to muszę mieć program napisany po angielsku. Szczerze, jeszcze za to się nie wziąłem. Sam widziałeś, że teraz jestem zajęty sekretnym projektem. Ale mam przeznaczony sierpień i wrzesień na to, żeby na przykład do Berlina pojechać na 3-4 tygodnie i tam rzeczywiście występować po angielsku codziennie i tworzyć angielski materiał, z którym później polecę dookoła świata po raz kolejny. Kurczę, to muszą być takie w ogóle bardzo wszechstronne żarty, żeby były zrozumiane to tu, to tam, tak. W każdej części świata. Jest, nie? Coś takiego jak międzynarodowy żart. No. Jest coś takiego, że wiesz, na przykład żarty, właśnie, no, chyba będzie ładne koło na wszystko, nie? Ale no. Właśnie wujek z wesela, i wiesz, śmianie się z rodziny jest bardzo międzynarodowe. Wiesz, jakby, jeżeli ty będziesz opowiadał o tym, że wujek coś powiedział gdzieś, każda narodowość ma praktycznie takiego wujka. Nie? Słuchaj, ale to właśnie jeszcze pociągnę ten wątek tego wujka z wesela, tego heklera, tak jak mówisz. Nawet nie wiedziałem, że jest takie słowo, ale to jest, rozumiem, że takie bardzo branżowe, slangowe z waszej specjalności. Bezpośrednio zaczerpnięte z angielskiego. No. Brawo, dobrze. Domyśliłem się. Tak, brawo, okay. Też z angielskiego. Brawo ty. Widziałem, jak to robił, słuchaj, Rutek, który tutaj zresztą u nas też był, Rafał Rutkowski, który, mogę go nazywać stand-uperem? Absolutnie. Rutek miał Ojca Polskiego już lata temu. Byłem kiedyś na jego spektaklu Ojciec Polski. Zajebiste to było. Bardzo fajnie. Też mi się to podobało. I on tam w pewnym momencie sam zagaduje, wiesz, kogoś ze sceny, wywołuje jakiś żart poprzez zagadanie jakiegoś gościa. Tak. No i ewidentnie nie trafił, nie? Ewidentnie trafił na kogoś, kto się chciał strasznie popisać i pokazać. I potem widziałem, to było nawet fajne obserwować Rutka, jak on próbował tego gościa... Spacyfikować. Spacyfikować, albo go tak stracić w ogóle z oczu, wiesz. To były takie metody, tak. No stał po tej stronie sceny, ten mu cały czas coś tutaj dogaduje z drugiego rzędu, więc odwrócił się do niego ciałem, tak. Nie? Żeby mówić trochę tam. Potem już, kurwa, widziałem, że miał go dosyć, bo ten cały czas coś tam gada, bez sensu, zupełnie, psuje występ, nie, tak ewidentnie, bo to w ogóle nieśmieszne, jakieś tam wrzutki. No to przeszedł na tamtą stronę sceny, żeby z nim stracić jakiś kontakt wzrokowy. Tak, no. Ty masz jakieś takie swoje metody, stary, do tego zmierzam. Dosłownie to, co teraz powiedziałeś, dwa tygodnie to właśnie temu. Praktykujesz. Stary, dwa tygodnie temu miałem występ w Szczecinie, 500 osób, nie? No. Wszystko super i jest pierwszy rząd po prawej stronie, który cały czas gada. I nie gada nawet do mnie, tylko do siebie na głos. Ja nawet mam świadomość tego, że oni w zasadzie przeszkadzają mi i załóżmy 30 osobom dookoła, a te, nie wiem, 100 osób na tyle, w ogóle nie wie o tym, że ci gadają, bo jest za duża sala. Nie? I ja w pewnym momencie mówię, słuchajcie, jakby wiem, że to może być dziwne dla wszystkich, ale ja cały czas mi pierdolicie ducha. Nie jestem w stanie jakby skleić własnych myśli. Wiecie,
fajnie będzie sobie pogadać, ale nie róbmy tego, wiesz, cokolwiek, nie? I oni jakby, zwrócił na nas uwagę, nie? I ja mam takie, zupełnie nie zrozumieliście moich intencji. Ja wam mówię, żebyście przestali gadać i nie mówię tego tak, żebyście mieli poczucie, że dobrze robicie, tylko ten. I drugi, trzeci raz. I ja w pewnym momencie już miałem taki, już mi tak ten, i zrobiłem dokładnie to, co ty powiedziałeś, czyli pierwszy praktycznie bokiem, później odszedłem na drugą stronę i później byłem tak na nich wkurzony, że miałem taki, oni tak pierdolą, a nic od was nie usłyszałem. I po prostu zacząłem gadać z ludźmi po lewej stronie, żeby po prostu zdenerwować tamtych, że już z nimi nie będę gadał, ale wy wydajecie się być dużo fajniejsi, dużo ciekawsi, wiesz, my zagadajmy tutaj. I co, i z nimi jakoś, no i zadziałało na tyle, że wiesz, tutaj dostałem ten śmiech, na którym mi zależało i później już po prostu miałem w dupie tamtych ludzi i usiadłem naprawdę na skraju sceny, żeby mi nie przeszkadzali. Nie? Słuchaj, teraz znowu patrz, mamy godzinę 15, zapraszamy do reklamy. Znowu, teraz ja, teraz ode mnie będzie, bo dzisiaj partnerem odcinka jest, słuchajcie, Blik. Dalej, wiecie już o tym doskonale, bo mówimy o tym od kilku tygodni. Zbieramy pieniądze na, dla Ukrainy, na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Zajrzyjcie na opis do tego dzisiejszego odcinka, tego naszego Hate Parku, bo tam jest konto, na którym możecie wpłacać. Cała zbiórka, całe zebrane środki trafią do Narodowego Banku Ukrainy, które przeznaczy je na potrzebne działania związane z ochroną i tego kraju, i jego obywateli. Także zapraszam was do tego, ale przy tej okazji ja mam trochę takiej, nawet nie wiem jak to nazwać, prywaty, ale napisał ktoś do mnie i bardzo mnie poprosił i postanowiłem to przeczytać. Otóż napisał do mnie jakiś chłopak, który szuka, stara się zlokalizować tutaj w Polsce ukraińską rodzinę z Kijowa. Mama Olga Gonczaruk, Gonczaruk pisane przez CH, i jej syn Marko szuka ich od początku miesiąca, kiedy mieli przekroczyć polsko-ukraińską granicę. Zatem moje pytanie jest następujące. Czy dałoby się zadać oglądającym pytanie, czy ktoś właśnie do siebie nie przyjął tej rodziny? Jeżeli coś wiecie, to w opisie do tego odcinka zostawcie tam wiadomość. Wtedy na pewno ta osoba, która szuka, czyli Piotrek, będzie mógł sobie to zlokalizować. O, taka mała prośba. Pewnie mamy już następny telefon, ale chciałbym cię zapytać o to, czy są już takie żarty, które ciebie nie śmieszą na swój temat? Bo wyobrażam sobie, słuchaj, najczęściej pojawiająca się opinia, kiedy powiedziałem, że Piotrek Szumowski będzie, a to tu wiesz, tak z 4 dni temu, tam przy okazji Mocy Futbolu, to najczęściej pojawiający się suchar, to było Szumowski, czyli będzie ta, będzie się z respiratorów tłumaczył, no bo masz nazwisko, jakie masz. Tak, nie? tak. No i teraz wiesz, czy to się często zdarza? Bo pewnie często ci się to zdarza. Jasne. Pewnie nie jesteś najbardziej znanym Szumowskim w kraju od 2 lat przynajmniej. Mniej, no. Chociaż pewnie bardzo byś chciał. Wiesz co, ja zawsze odpowiadam na to, że do apteki wchodzę bez kolejki, więc to jest jakiś taki mój żart, żeby to tak po prostu zrzucić i przejść dalej w rozmowie. Zdarza się, wiesz. No bo pewnie szczerze, sporo osób cię spotyka, wiesz, nie wiem, spotykacie się, no teraz pewnie mało jest tych różnych imprez. Cześć, cześć, jestem tamtego, jestem Piotrek Szumowski. Szumowski, i w tym momencie pada, ktoś myśli, że jest oryginalny i ci powie o tym, że jesteś rodziny ministra. Najgorsza wersja tego, i to jest takie, gdzie mam takie, bardzo ciężko mi na to reagować dalej, to jest, że po wszystkim ludzie chcą zdjęcie i mówią, możemy zdjęcie? Możesz nam zrobić? Nie? Ja mam takie, ja to usłyszałem 1000 razy dzisiaj. Okay. Nie? I jakby, i to jest zawsze takie, bo to się mówi komuś i masz takie... Ja mam takie, widzę, że możesz być zestresowany i że chcesz być śmieszny, ale ja po prostu nie jestem w stanie ci nawet udawać, że mnie to bawi. To jest chyba najgorsze. I teraz cię zapytam o coś tak naprawdę śmiertelnie poważnie. Oglądałem, to jest chyba, to jest film dokumentalny z 2018 roku. Moim zdaniem jedna w ogóle z najlepszych rzeczy, jaką zrobiono dokumentalnie w historii dokumentu. Film o Robinie Williamsie. Widziałeś to? Niestety nie. No, ale Come Inside My Head, czy Come Inside My Mind, taki jest tytuł. Czy znamy historię Robina Williamsa, historię. Więc jakby możemy porozmawiać, ale... Historia jest oczywiście tragiczna i Robin Williams, ja w ogóle, wiesz, na tyle wychowany jestem w latach 80., więc dla mnie Robin Williams zawsze był aktorem. Tak. Średnim, szczerze mówiąc, filmów, które nie bardzo mnie śmieszyły, poza tam z panią Doubtfire, ale tam się dowiedziałem z tego dokumentu tak naprawdę, że był znakomitym stand-uperem przez lata w Stanach, zanim został w ogóle aktorem, zanim trafił do mainstreamu hollywoodzkiego. Ale on tam, ten film, no bo jak wiadomo, historia Robina Williamsa jest historią tragiczną i głęboko w depresji. Ten dokument właśnie, bo oni zawsze się mówiło o tym, że on
miał depresję i przez to jakby skończył jak skończył, ale że ten dokument właśnie ukazał, że to była choroba, a nie depresja, nie? W sensie, że on miał, nie pamiętam jak się ta choroba nazywała, ale wiem, że najnowsze jakby takie, nie wiem... Wiesz co, ja myślę, że tam było na nałożenie się bardzo wielu czynników. Ale jednym z nich było też to, że Robin Williams, wspomina go dobry przyjaciel Billy Crystal, też aktor, który, ta ich przyjaźń jest tam opisana w sposób naprawdę cudowny. Męska przyjaźń dwóch facetów. Naprawdę polecam ci, bo to jest, wiesz, wyciskacz łez pod tym względem. I mówi o tym, że to zdanie mi tak zostało w głowie, nie zacytuję go, ale że Robin Williams, i myślę, że chyba każdy stand-uper, ale Robin Williams tym... nie potrafił sobie udźwignąć ciężaru tego, że ludzie wymagali od niego w sytuacjach prywatnych, że on zawsze będzie śmieszny. Wiesz. Jest jeden wywiad z nim, jak jest u Marka Marona. To jest chyba tak naprawdę rok czy dwa lata przed jego śmiercią. I to jest jedyny wywiad z Robin Williamsem, gdzie on przychodzi i zaczyna poważnie gadać. I wszyscy, jak ten wywiad wyszedł, mieli takie, co się dzieje. No właśnie. Jakby, co za dziwna akcja, dlaczego Robin Williams nie opowiada cały czas żartów. Nie? Co zresztą tutaj też jest ciekawy wątek, nie wiem, czy w tym dokumencie był poruszony, że Robin Williams bez wątpienia jest ojcem chrzestnym stand-upu w Ameryce, jest jedną z kultowych postaci, ale właśnie ten tryb, który on miał, non-stop bycia śmiesznym. Każdy wywiad, o, tu żart, tu wychodzi, tu robi coś, tu a coś miał ten. Fenomenalny, słuchaj, miał naprawdę feeling do wymyślania żartów, tak? Tam jest taka scenka, kiedy on jedzie samochodem, przejeżdżają obok innego auta, gdzie on obok innych aut, gdzie on obserwuje osoby, które prowadzą te samochody i on na ich temat wymyśla na poczekaniu żarty, które są naprawdę niesamowicie zabawne. Ale u niego, i znowu, to jest bardziej taki ciekawy obraz, nie? Bo u niego jest bardzo często zarzucane, że on bardzo dużo żartów kradł. Nie? I wśród komików chyba nawet były takie, wiesz, motywy, że jak jest Robin Williams na sali, to nie opowiadaj swoich żartów. Bo on, i znowu, i to jest właśnie ta ciekawa debata na ten temat, że masz komików, którzy kradli, którzy zostali totalnie wyautowani. Carlos Mencia jest takim przykładem, który też był, wiesz, wielkim komikiem w Ameryce, wyprzedawał ogromne hale, oskarżyli go o kradzież i w zasadzie zniknął totalnie. To jest najgorsza rzecz, jaką możesz zostać oskarżony. W świecie komedii, jeżeli kradnie żarty, to nie ma gorszej obelgi, nie? Robin Williams często był zarzucany, że on kradnie żarty, ale jemu to było wybaczone przez to, ile on żartów opowiadał. Czyli on przychodził i po prostu jak gdyby bla, 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 bla. I to chyba też jest dokumentowane, że on później przychodził i do klubu komediowego ktoś podchodził i mówi, stary, opowiedziałeś mój żart. I on mówił, przepraszam, ile ci mam zapłacić za to? I on jakby regularnie wypłacał komikom za ich żarty, nie? Wrócę do mojego pytania jednak. Czy ty masz, bo tutaj opowiedziałem tę historię po to, żeby cię zapytać, czy ty też czujesz się w obowiązku być śmieszny w towarzystwie poza sceną, nie? Czy tak jak tu, no siedzimy, wiesz, publiczne miejsce, ogląda nas paręnaście tysięcy w tym momencie, nie? Wiesz, na pewno jest motyw, że włączam to na scenie. Włączam? Dobrze to odmieniłem? Tak. Możesz powiedzieć włączam. Pan włączasz, ja włączam. Ja sobie. Na pewno jest ten moment, że... Jestem na scenie, nie? Czy w towarzystwie? No, wydaje mi się, że każdy lubi być śmiesznym, nie? Ale nie mam parcia, że muszę cały czas pajacować, coś robić, ale wiesz, jak ktoś jest śmieszny, to lubię być blisko niego, nie? Więc jakby, jeżeli ktoś zaczyna coś śmiesznego robić, no to wiadomo, lubię się dołączyć, lubię, wiesz, czasem być w centrum uwagi, a czasem nie. Powiem ci szczerze, nie mam tego problemu, co miał Robin Williams. Nie mam czegoś takiego, że czuję na sobie gigantyczną presję, że teraz ludzie ode mnie oczekują, że mam być śmiesznym. Bardziej lubię być śmieszny i czasem mi się udaje, a czasem nie. No dobrze, no okej. Chcę powiedzieć, że nie, no wiesz, przeszło mi się z głowy coś, nie, może ci nie będę tego. Nie, no, chcę powiedzieć, że masz 28 lat, że to jeszcze być może nie masz, nie przyszło ten moment, kiedy, kurwa, jestem trochę zmęczony, no już nie chcę być taki bardzo śmieszny i nakręcony, jak wiesz. No. Powiem ci tak, dosłownie w ten piątek, czyli 4 dni temu, nie? Ja gdzieś tutaj w międzysłowie powiedziałem, ja stary, teraz mam bardzo dużo występów, nie? W sensie... ostatnie 2 dni to są moje pierwsze 2 dni wolnego w przeciągu ostatnich 2 miesięcy, nie? I miałem występ w piątek w Warszawie i byłem, wiesz, modne słowo, przebodźcowany, przeprocesowany i czułem po prostu takie zmęczenie fizyczne, umysłowe i tak dalej. I wszedłem na scenę i nawet to powiedziałem z mostu, powiedziałem, słuchajcie ludzie, dziś jestem po prostu styrany,
I może będzie to bardziej surowe niż dotychczas, może wiesz, wejdziemy w inne strony. I mam nadzieję, że nie przyszliście tutaj po prostu zobaczyć małpki, która będzie tańczyła. Nie? Mhm. Takie, oni przyszli zobaczyć małpkę, która tańczy. Bo ja wszedłem w jakieś takie, wiesz, tematy, które teraz są, nie wiem, bardziej mi na sercu, coś co ten. I chociaż, wiesz, były konstrukcje żartowe, to one po prostu inaczej wybrzmiewały, no bo po prostu też miałem inną energię, nie chciałem udawać kogoś, kim nie jestem tego dnia. Nie? I był to bardzo zły występ. To bardzo zły występ, tak, no bo no. Tak. Czyli nie ma tutaj happy endu, nie ma dobrej puenty tej historii. Nie, nie ma, ale znowu. No okej. Okay, ja, no, ja chyba puentą tej historii jest to, że jakby. Nie wiem, czy to zabrzmi, jakbym w ogóle nie zachęcał na przyjście na mój występ, ale wydaje mi się, że jest fajniejszy występ, który jest autentyczny, niż ten, gdzie widzę gościa, który udaje kogoś innego. Albo udaje kogoś, kim nie jest tego dnia. Gdyby dla mnie najwyższą wartością w stand-upie jest być sobą, być autentyczny. Jeżeli ja czuję, że jestem zmęczony, to ja nie mam problemu z tym, żeby to powiedzieć. I oczywiście znać swoje zadanie. Ja tu przyszedłem was rozbawić. To nie jest tak, że teraz przychodzę na scenę, jestem zmęczony, mam problemy. Nie, no efektem mają być śmiechy, żarty, ale pozwólmy sobie na jakby, wiesz, autentyczność występu. Nie? Mhm. Dawno nie odebraliśmy telefonu, już ktoś chyba długo wisi na słuchawce. 412 minut, 486, tak, tak, bo ja mam nawet podpowiedź na ucho. Okay, okay, 486, 65, 56. Przepraszamy, ale jesteś już, hej. Wybaczam. Cześć. Siemanko, Arek z Gdyni. Cześć, Arek. Teraz w Belgii w sumie aktualnie. Bardzo miło. I patron Szumowskiego i Rejenta. O, siemano, bardzo mi miło, że jesteś patronem. Tak, nudne ostatnie odcinki, także jak myślałem, to było fajnie. Super, bardzo, bardzo się cieszę. To taki komplement z backendu. Tak, ale duży komplement, bo w sumie wszystkie odcinki obejrzałem. No i właśnie w sumie te pytanie mam związane, bo miałeś sporo duetów, że był Kępa chyba, Dąbrowski, teraz Rejent. Czy masz jeszcze jakiegoś, o którym myślisz, co byś chciał, nie wiem, jakiś najfajniejszy? Zaprosić do rozmowy wspólnej, tak? Na naszym podcaście, to jest tak, pytanie? Tak, no jakie, w sensie jakiś program po prostu osobny. Aha, wiesz co, no teraz gdzieś to też się przewinęło, zaczynaliśmy tajny projekt, który jest po prostu jest ja i Leja jesteśmy na scenie. Tajny projekt. Tak, no i to jest sytuacja, gdzie ja i Michał Leja będziemy razem na scenie i to jest jakby najnowsza rzecz, która będzie grupowym projektem, nie? Jeżeli chodzi o tworzenie rzeczy przed kamerą, to nie mam odpowiedzi na to teraz. W sensie ja ze wszystkimi lubię współpracować, ale wiesz, nic nie ma na horyzoncie, tak mogę powiedzieć. Dobra, ale odpowiedź z Leją jest bardzo dobra. Tak? No to super, to wiesz, startujemy z tym w maju i będziemy w każdym mieście w Polsce. O kurde, tak, no. Dużo miast. Dużo miast, no, dużo miast. Mamy 30 dni, żeby to zrobić, więc będziemy w największych miastach. Nie, będziemy w największych miastach w Polsce i to jest faktycznie coś, co będzie zupełnie inne niż występy i też trochę inne niż to, co dotychczas w ogóle tworzyliśmy. Największe miasto to jest też Gdynia, tak? Gdynia jest dla mnie Trójmiastem. W Trójmieście nie, będziemy. Tak, absolutnie tak nie jest. Czuję, że tutaj się wkopałem. I też nienawidzę Żużlu, słyszycie? Nic nie wpisz w Trójmiasta. Słuchaj, już omijasz już dwa miasta w tym momencie. Jeszcze do końca tego programu będziesz miał całą Polskę już. Słuchaj, ja zawsze mówię, że Trójmiasto jest trzy razy lepsze niż jakiekolwiek inne miasto. To nie przekonało mnie to. Dobra. My się tu wszyscy nie lubimy. Super. I to jest nasza polska energia. Trzymaj się, stary. Dziękujemy ci bardzo. Zaglądam na czat. A tutaj, uważaj, Łukasz Lotek-Lotkowski. Tak, pisze? No, zapytaj, ja wiem, o co to będzie. O czym będzie? Ja wiem, o jego komiksy. O komiksy się spytał, patrz, tak? No, czekaj, o komiksy. Patrz. Komiksy na 100%. Zapytaj Piotrka o moje komiksy. Zapytaj Piotrka o moje komiksy. Kurwa, więc to się pytam cię o tak komiksy. Ciągnie. O co chodzi z komiksami? Piotrek, kurwa, ile razy ja mam cię przepraszać? Ile razy? Czy publicznie, żebym cię ponownie przeprosił? Już 5 lat minęło, wybacz mi. Wybacz. Co się stało? Zgubiłem mu komiksy. Nie ja, tylko moja dziewczyna. I stary, ja od 5 lat z Lotkiem nie ma innego tematu. Już 5 lat już się... A co to były za komiksy? Stary, super, świetne komiksy pożyczył mi. Powiedział, Piotrek, tylko ich nigdy nie zgub. No. Piotrek, to są komiksy z mojego dzieciństwa. Ja ale Lotek, jakie to były komiksy? Komiksy X-Menów. Aha, czy jakieś tam takie Marvele, DC? Tak, tam? No, wiesz, z lat 90. No. Z dzieciństwa. No. I ja powiedziałem, Lotek, nigdy ich nie zgubię. Lotek, ja wiem, jak ważne są te komiksy. I wiedziałem, jak ważne są. I później wyjechałem w podróż dookoła świata. Ja i zostawiłem te komiksy. Wiedziałem, gdzie je zostawiam.
I Lotek się pyta, ty jeszcze ich nie odebrałem, mówię, przyjdź, nie ma sprawy. Ja dzwoniłem wtedy do swojej dziewczyny, mówię, Lotek, przyjdzie po komiksy. Ona coś manewrowała, że nie może, że ten i tak dalej. I ja jakby już zacząłem gadać Lotkowi na zasadzie, stary, ja mam te komiksy, nie przejmuj się. I ja już wtedy już zaczynałem mu ściemniać, bo moja dziewczyna mi nie powiedziała wtedy, że ona już wyrzuciła te komiksy. Jak mogła ci wyrzucić komiksy? Nawet tobie jak mogła wyrzucić komiksy, no? W końcu, żebyśmy zrozumieli, kto jest prawdziwą ofiarą tej sytuacji. Nie Lotek, no. Ja i Lotek. Okay? To, co ona nam zrobiła, Lotek, jest dramatyczne. A to afera. I ja cię do dzisiaj przepraszam za to. I nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej na ten temat, oprócz tego, że czasem o tym myślę i dalej jest mi głupio. Kurde, ja też mam historię z komiksami. Ty wiesz, kiedy jest taki autor Wilku i kiedyś przyszedł kumpel na imprezę, byłem tam ja i taki koleś, taki chłopak, no nie wiem, czy go znasz, Andrzej Twarowski, z którym ja 25 lat programy robiłem. Tak, no. I Wilku nas narysował, tą taką swoją trochę niezdarną kreską, coś tam był, jeden rysunek był o nas, tam smoku, twaro, coś tam. Ja zobaczyłem to na tej imprezie, ale zajebiste, jakie fajne. No a potem się impreza toczyła dalej. Nie wziąłem od niego tego komiksu. No. Ty, 15 lat go proszę, żeby mi odnalazł ten komiks. On już mi próbował, ten kumpel. Ty, ja ci smok, ja tam ten komiks zgubiłem, ale próbowałem go odnaleźć, no i nie odnalazł. Tak bardzo chciałem ten komiks mieć. Tomek, musisz mu wybaczyć. Czasem tak? Komiksy się gubią. Kurde, może ten komiks leży tam, gdzie te Marvele. Może no. Tak. Może to jest moment, żebyśmy wszyscy sobie nawzajem powybaczali, Lotek. Tak, i Tomek. To jest czas wybaczyć. Tak, no. Może w tym ciężkim dokładnie. Momencie trochę dobra. Wybaczmy sobie te komiksy. Lotek, ha? Jeżeli jesteś tutaj z nami, to napisz, czy już mu wybaczasz te komiksy. Okej, wybaczone. Napisz, tak, wybaczone, no, naprawdę? 21:28, okej, wybaczone. Tak jest, frajerze, dalej je mam. Jedziemy. Tak jest. To jest z nami. To są te komiksy i zacznę je porywać tutaj. Łapy w górę dla Lotka i dla. Nie, dziękuję, Lotek. I dla Piotrka, jeżeli nas oglądacie, to bardzo będzie miło nam. I kto jest z nami teraz? Halo, jesteś? Halo, jestem. Cześć. Cześć. Smoku, tak? Tak. Dobra, nie powiedz, to oglądam akurat. Czemu my. Oglądasz co innego i tak się rozdzwoniłeś, tak? Spoko, no. Nie, bo wiesz co, akurat oglądam was na żywo i mam przebicie, jeżeli chodzi o to, co... O dźwięk, to sobie ścisz komputer, czy na czym to oglądasz i dobra, będzie dobrze. Ściszyłem. No. Dobra, to witam was, jako że to jest, ale słyszę siebie, to jest strasznie. Jako że to jest, przejdźmy na ty, to cześć Piotrek, cześć Smoku. Cześć. Jako że to jest Hate Park, to do Piotrka powiem tak, zjebałeś swój ostatni stand-up, tylko nie pamiętam, z czym to było, bo tam w ogóle się nie śmiałem razem z dziewczyną, gdzie ona jest moją bardzo wielką fanką. A gdzie to było? I tak samo. Szwajcaria, jakieś Filipiny, coś tam, nie wiem, tam chyba nie byłeś z tobą do końca, Piotrek. Tyle, poczekaj, ty byłeś na występie w Szwajcarii, czy obejrzałeś mnie na YouTubie i cię wkurwiłem? Nie, mnie nie wkurwiłeś, mnie nie wkurwiasz, bo nie znam cię nawet tak naprawdę. Chodzi tu o moją dziewczynę, bo ona mówi, że jest bardzo, bardzo wielką fanką twoją i odpaliła ostatnio jakiś sketch na YouTubie, co wstawiłeś, nie wiem, o Szwajcarii, no. I coś powiedziałem w tym sketchu, co ją obraziło. Nie, nic ją nie obraziło. Obraził ją fakt, że po prostu zjebałeś ten scen, że nie byłeś z tobą. Okej, rozumiem, przyjmuję na klatę. Sorry, dobra, słuchajcie, będę lepszy. Dobra, fajnie. Ogólnie fajnie było się z wami połączyć. Pierwszy raz do was dzwonię i nie chęciłem, że tak sprawnie działa. Dobra. Tak czy inaczej. No widzisz, za super. Pierwszym razem. Fajnie, to się rzeczywiście rzadko zdarza. Powiedz Piotrek, jeszcze pytanie do Piotra. Ostatnio chyba wiedziałem, że byłeś w Anglii. Będziesz jeszcze jakoś w tym roku? Stary, jutro lecę. Jutro lecę do Manchesteru, mam też występy w Cambridge, w Londynie i w Ipswich. Możliwe? Będziesz miał u siebie na Instagramie rozpiskę? Kiedy tak, no na pewno. Jak wpiszesz dobra. Szumowski Anglia, na pewno wyskoczy Instagram, Facebook, cokolwiek. To fajnie. To może przyjedziemy dziewuchą do ciebie tam na występ do Londynu, mamy najbliżej. Super, no mam nadzieję, że przywieziesz dziewczynę, która wybaczy mi. Się, ale ona będzie ze mną, nie? Ona ci wybaczy, ale będzie okay. Ze mną. Dobra, dzięki panowie. Trzymajcie się. Dobra, na razie strzała. Ty, opowiedz mi o tych występach za granicą. Mhm. 30 krajów i nie tylko anglojęzyczne. Bo tak, jesteś, no. Rozumiem, język angielski to jest twój, nie wiem, czy pierwszy, czy drugi język. No powiedzmy pierwszy ex aequo, nie? No. No ale jest do tego język hiszpański. Tak.
Tak, jeszcze francuski nawet. Nawet po, i po francusku też? Tak, ale po francusku nigdy nie robiłem stand-upu. Okay, ale po hiszpańsku robiłeś. Po hiszpańsku robiłem, bo w którymś momencie podczas podróży dookoła świata wylądowałem w Ameryce Południowej. Tak i jest. Tam wszędzie występowałem i po prostu dogadałem się z komikami na miejscu, że będę robił po prostu, wiesz, 10 minut przed headlinerami. Mhm. I faktycznie nauczyłem się praktycznie fonetycznie 10 no minut i to materiału. Jest, ja wiem o tym i to jest dla mnie jakiś w ogóle, to jest jakaś abstrakcja, bo to mi o tym opowiadałeś, że ty fonetycznie, nie mówiąc po hiszpańsku dobrze, komunikatywnie, w sensie rozumiem, nie mówię gramatycznie. Ale od komunikatywnego porozumiewania się w języku hiszpańskim do zrobienia stand-upu w języku hiszpańskim, gdzie ci się to może rozjechać w różne strony. Bardzo często się rozjeżdżało w różne strony. Otóż to, fonetycznie nauczyć się tego, co chcesz powiedzieć? Tak, no. Super, to był jeden z najfajniejszych okresów mojej kariery. Trzy miesiące. To przecież wejść pierwszy raz, to ty w ogóle, wiesz, to nie wiem, opowiedz, jak to w ogóle, jak to się dzieje, jak można się tak nauczyć dowcipów i czy to działało? Słuchaj, powiem ci tak, jak czy to się ludzie wydarzyło? Ci po prostu wybaczali, bo wiedzieli, że ty jesteś z zagranicy? Zdecydowanie to. Okay, zdecydowanie to. I było to śmieszne. Wiesz, wyobraź sobie, jak głupio to zabrzmi, ale wyobraź sobie, że Argentyńczyk przyjeżdża do Polski i robi 10 minut fonetycznie po polsku. No wiesz co, to jest śmieszne, to jest śmieszne. I on, wiesz, coś mówi, coś rozumiesz, ale później zaczyna coś mówić, czego nie rozumiesz i na 10 minut to jest okej. 60 minut nigdy bym nie kazał nikomu, wiesz, tego słuchać, nie? Bo ty pewnie mówiłeś tak jak w tym filmie w Barei, te pewnie przyszły w tym płeściu i w nim ich chodzi. Ja chyba zaczynałem tym wyszłem od takiego zdania, że no puedo hablar español, pero si entonces si vas a hacer una interrupción, no voy a responder, porque no entiendo nada. Co w skrócie oznacza, że nie możesz mi przerywać, bo i tak nic nie rozumiem, nic tego nie rób. Coś takiego. No. I spotkałem się z komikiem z Urugwaju, który gadał po angielsku. I po prostu zaczęliśmy przetłumaczać, tłumaczyć żarty, wymyślać nowe. Ja też, mógłbym ci wtedy na tym pokerze opowiadać, ale jest kilka ciekawych rzeczy z polskiej kultury, na przykład w Argentynie, nie? Gdzie, wiesz, jak my na przykład mamy króla Albanii, nie? Który nie ma chyba nic związanego z Albanią, tak szczerze, nie? No to w Argentynie jest El Polaco. I to jest po prostu typ Argentyńczyk, który chyba jest raperem, który jest blondynem, więc nazywał się El Polaco. I wiesz, miałem jakieś nawiązanie do niego, że ja jestem El Polaco, ale nie jak ten raper w Argentynie. Jest coś takiego, że w Ameryce Południowej się mówi baño Polaco, czyli to jest jakby polski prysznic, polska kąpiel, nie? I żart był taki, że polska kąpiel oznacza to, że myjesz się tylko pod pachami. Tak oni po prostu to nazwali ten. I ja miałem żart, który polegał na tym, że to nieprawda, że my się myjemy tylko pod pachami. Nie? To jest jakby, my się myjemy całe ciało, ale raz do roku. Więc tak, nie? Żeby w ten sposób. Więc tam były żarty trochę lokalne, trochę przetłumaczone. Czasem były występy, gdzie się super bawili, nie wiedziałem czemu. Czasem były występy, gdzie totalnie się nie bawili, rozumiałem czemu. Ale jak mówię, no to był bardzo szalony okres i bardziej wtedy było ważne, żeby spędzać czas właśnie z hiszpańskimi komikami, latynoskimi. Okay. Czyli miałeś do tego, czyli jednak... Rozumiem, że też miałeś dystans do tego, co tam robisz i że zdawałeś sobie sprawę, że tam może być lekki fuck up i że to nie wejdzie. O, poza tym, kto się o tym dowie? Wszyscy o tym wiedzą ode mnie. To nie jest tak, że ja się boję wystąpić w Argentynie, bo to wróci do Polski. Nie, no wszystko, co wiesz, to wiesz ode mnie. Więc nie znasz nawet połowy. Jak rozumiem, więcej z ciebie nie wyciągnę. Już tak. Będziesz musiał mnie zabić, jeśli mi to powiesz. Odbieramy telefon 485 65 56. Patrzę na godzinę. Nie, no jeszcze kilka telefonów sobie odbierzemy. Także kto jest z nami? Cześć, słychać cię dobrze? Tak, słychać cię, cześć. Cześć, tu was z Warszawy. Cześć. Ja chciałem ci przypomnieć jedną sytuację. Byłem na występie w Stodole i opowiadałeś dowcip o leniwym otu. No, bo pamiętam i ten żart. Spojrzałeś wtedy na mnie, bo ja jestem na wózce inwalidzkim. Okej. I się tak wyśmiałeś, bo wiedziałeś, co powiesz dalej. Pamiętasz to? Kurde, absolutnie szczerze, nie chcę się wymigiwać od tej odpowiedzi, ale nie pamiętam tego, ale jestem w stanie ci zaufać, że tak było, czyli że opowiadałem ten żart i się na ciebie, ja też nie słyszę cię najlepiej, więc powtarzam, żeby dobrze rozumieć. I opowiedziałem ten żart, tak? Jesteś na wózku inwalidzkim i ja co zrobiłem? Przestałem dalej mówić, czy... Nie, spojrzałeś na mnie, zrobiłeś się czerwony. Okej. Okay. I powiedziałeś to, ale byłeś tak zesrany, jak jeszcze nie zrobiłeś, że tak zesrany, ja nie widziałem. To dobrze czy źle?
No nie wiem, to pytanie do ciebie bardziej. Kurde, wiesz co, ja nie pamiętam tej sytuacji. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że było tak, jak mówisz, ale też jestem w stanie sobie wyobrazić, że ja mogłem być zesrany z jakiegoś innego powodu. Chciałem ci przypomnieć, że mieliśmy razem pomysły w Evil Steakhouse. Że w Evil Steakhouse też... Whisky piliście. Whisky piliśmy, super. Tego tak, też tak, nie pamiętam, sorry. Tego też, ale sorry, ja też chciałem się spytać, bo ty jesteś na wózku i też masz leniwe oko, tak? Czy ja po prostu gadałem tak, o leniwym oku? Ja mam leniwe oko, mam wszystko leniwe i dość często się widujemy na stand-upie. Okej, okay. No to dobrze cię usłyszeć. I chciałem ci podziękować, bo przeczytałem tę książkę i wyszedłem z ciebie. Wyszedłeś z siebie po przeczytaniu mojej książki. Tak, dokładnie. No to cieszę się, że wyszedłeś na wózek inwalidzki, to o to chodzi? Nie wiem, tak, nie wiem, co się dzieje. Okej, okay, super, no to cieszę się, że pomogłem ci. Mam nadzieję, że zagrasz kiedyś na skrzypcach. Dzięki, no pozdrawiam, trzymaj się, hej. Na razie. No, a widzisz, znowu taka sytuacja, gdzie kurde musisz szyć. No. Ja nie chcę się tłumaczyć, ja nie do końca rozumiałem wszystko. Nie musisz mnie tutaj się tłumaczyć, tam się musisz, wiesz, musisz się ratować sytuacją, jesteś na scenie, nie? Jak mi poszło? Dramat? Widziałem lepiej. Zapytam cię o to podbieranie żartów. No. Słyszałeś kiedyś swój żart u kogoś innego? Były takie momenty. Ale też, i naprawdę ci powiem, jakie jest następne pytanie. Jakie, gdzie, kiedy? Nie, naprawdę nie pamiętam. Nawet inne. Czy cię to bardzo wkurwiło? Nie. Ale tak, czy tak cię zakłuło na zasadzie? Nie, no kurwa. Wiesz co, ja... No poczekaj. Hmm? Opowiedz mi w ogóle, jaka jest technika wymyślania żartów. To już żeśmy mniej więcej sobie porozmawiali. Siedzicie sobie w kilku, tak. Coś sobie tam pijecie, coś sobie gadacie. No jakoś jak się tworzy się jakaś też fajna, fajna pewnie... Atmosferka, energia, tylko na koniec patrzycie sobie jak dwaj rowerowcy w oczy i tak na zasadzie ten żart jest fajny, czy on jest mój, czy on jest twój. I są na to zasady, nie? Bo też ty narysowałeś obraz, że my siedzimy, pijemy piwko i sobie gadamy, to wtedy jest trochę inaczej. Ja ci opisuję sytuację, że się spotkam specjalnie z kumplem, nie? I siadamy sobie i nawet mamy notatnik i sobie po prostu przygotujemy pomysły. I wtedy jest zasada, taka jaka się ukuła teraz, że czy jest premis, ten jest żart. Nie wiem, czy rozumiesz to, co mówię. No. Czyli jeżeli ja wychodzę na przykład i mówię, nie wiem, koszulka reprezentacji Polski jest beznadziejna i bla, 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 i w trakcie tej rozmowy ty powiesz, no bo nie wiem, gepard wyskakuje, a tam powinien być, jest orzeł i gepard, ja nie wiem, co jest czym. Załóżmy, że to jest dobry żart. I tak, no cokolwiek. Chodzi mi po prostu o motyw, że ty coś... Tego nie opowiadaj. Nie, jasne, no. To był twój żart. To wtedy jakby ja biorę ten żart, bo ja wymyśliłem premis. Się po prostu przyjęliśmy robić. Dobra, ale jest inna sytuacja. Siedzicie, tak jak mówisz, w Częstochowie. Jest was siedmiu, nie? Załóżmy, no na zapleczu. I teraz, i po występie siadacie sobie gdzieś na tym backstage'u, w siódemkę, no znowu jest pewnie jakieś piwko i zaczynają się po prostu rozmowy. To rozmowy, tak. Zwykłe rozmowy. Ale że siedem jest zabawnych osób, przynajmniej w założeniu, zabawnych, no to się gdzieś tam tworzą zabawne sytuacje i historie. I w pewnym momencie coś się urodzi fajnego. Tak. I czy nie następuje w tym momencie takie moje... Pierwszy? Bardzo często. Ja biorę, to dla mnie. I szczerze, to jest częściej rozwiązywane śmiechem i bardziej takim motywem, wiesz, że jakby trochę jest trochę... Ja trochę wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś to bierze i mówi moje, no takie, widzisz ty leszczu, ja to wymyśliłem w rozmowie, a ty to musisz na scenę brać. Okay. Znaj łaskę pana, weź to ode mnie. Nie? Więc szczerze, jakby też nasze środowisko jest na tyle małe i dobrze zgrane, że bardzo, bardzo rzadko są problemy tego typu. Nie? Zdarzyły się na przykład sytuacje, że ktoś powtórzył przypadkowo żart czyjś i to też jest naturalne, nie? W sensie, wiesz, no jest tyle żartów też w polskim stand-upie, że czasem, wiesz, nie wiedziałeś, że ktoś dotknął podobnego tematu albo miał podobny ten. To są naprawdę... Ja też sobie trochę myślę tak jak z muzyką. No jest to jakaś tam liczba skończona gdzieś tam. No. Chociaż wydaje się, że muzyka też jest skończona, cały czas tworzą się nowe kawałki. Ale wiesz, jednak są zapożyczenia. No. Gdzieś to się czasem przenika. No. Uważam, że i znowu to jest bardzo nieprecyzyjne, ale kluczowe są intencje.
wiesz co, jeżeli widzisz kogoś, że jak gdyby słucha stand-upu po to, żeby sobie wynotować żarty, albo wiesz, specjalnie jak gdyby, wiesz, układa coś, bo widzi, że u kogoś to działa i on będzie to samo robił czy coś, no to wtedy to jest bardzo ten. Fakt, że czasem to się zdarzy tu czy tam, no to jest, wiesz, to na tyle, wiesz, złożona kwestia, że jest tyle czynników, że to najczęściej jest tak po prostu, wiesz, po przyjacielsku, albo wybaczane, albo z uśmiechem, albo się dogadujemy, wiesz, to ty go bierz. Albo czasem też się zdarzało, że po prostu dwie osoby mówiły ten sam żart, tylko mówiły, że wymyśliły go razem. Mhm. Wiesz, czyli, wiesz, ja siedziałem z Rafałem i bla, 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 Rafał mówi, siedziałem z Piotrkiem i bla, 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 bla. Dobra, a teraz zapytam cię w taki sposób, jako że jesteś osobą absolutnie dwujęzyczną, a jak rozumiem, stand-up jest najbardziej popularną formą rozrywki właśnie w tych krajach anglosaskich, zapewne Stany Zjednoczone, no to pewnie byłaby pokusa jednego, drugiego stand-upera, albo nawet samego Piotrka Szumowskiego, tak, żeby przetłumaczyć sobie fajny żart amerykański, bo umówmy się tutaj, nie, tak, no bo no, nikt go tutaj nie zna, nie? Stary, wiesz, ja mam hiszpańskich żartów teraz w swoim materiale, to stary. Wiesz co, to jest na przykład kazus francuskiej komedii. We Francji było bardzo duży problem z tym, że francuscy komicy dosłownie zżynali z amerykańskich. I to nie na zasadzie z amerykańskich mniejszych, tylko na przykład Seinfelda. I byli Francuzi, którzy opowiadali cały materiał Seinfelda. I jakoś to przychodziło bokiem i trochę nie wiadomo było, co z tym zrobić. I wiesz, to jest całkiem złożona kwestia, która też jest ciekawa. No, Francuzi są bardzo tacy, wiesz, hermetyczni, bardzo profrancuscy, niech niespecjalnie ich interesują inne języki. Może dlatego, może to, może stąd się bierze. Nie? I wiesz, osobiście, czy takie coś... Tylko w czasach, wiesz, serwisów streamingowych to przestaje przechodzić, bo to jest wszystko. Dzisiaj możesz obejrzeć z napisami każdego, nie? To dwa, poza tym to zostanie wyłapane i poza tym to też, wiesz, jeżeli ty jesteś gościem, który to robi, to po co to robisz? Wiesz, to co ja trochę mówiłem gdzieś tam wcześniej, nie? Ja piszę żarty tak, żeby siebie rozśmieszyć, nie? Więc jakby, wiesz, ja nie mam w ogóle motywacji za tym, żeby brać czyjeś inne żarty. Czasem mam, wiesz, zazdrość, kurde, to było bardzo śmieszne, ale nie mam nigdy w sobie myśli takiej, wiesz, ja to teraz powiem w moim języku. To w ogóle, szczerze, nawet gdyby był taki moment, to bym się bardzo jakby wstydził tego. W sensie, że nawet fakt, żebym tak pomyślał, już by było dla mnie niekomfortowe, a na szczęście nie ma w ogóle takiego problemu. To nie dzieje się. A masz czasem takie myśli, a może często takie myśli, słysząc występ jednego, drugiego stand-upera i myślisz, o kurwa, ten to jest dobry. Że tak cię aż zazdrości cię ukłuje, że kurde, na to ja bym chciał wpaść, tak, a nie wpadłem. No na pewno, oczywiście, no? Tak, tak? No, absolutnie. No. Ja znowu już wymieniłem dzisiaj Pawła Chałupkę, ale też Błażej Krajewski. Jakby czasem jak ich oglądam, takie, to jest tak śmieszne. To tak śmieszne, dlaczego ja nie mogłem tego powiedzieć? Dlaczego ja nie mogłem tego wymyślić? Ja myślę, że wiesz, tych dwóch, tak jak ja widzę ich żarty, to mam takie, ja bym mógł wszystkie wasze żarty powiedzieć. Nie? Aha, więc zdarza się, ale to jest dużo więcej takiej pozytywnej emocji w tym. Ja nie mam czegoś takiego i wydaje mi się, że naprawdę w polskim stand-upie tego nie ma. Nie ma jakiejś takiej zazdrości, zawiłości, kurde, wiesz, on to, nie wiem, to jest mój żart, albo ja to wymyśliłem. Jakby nie mamy tego problemu. Odbieramy telefon. 486 65 56. Myślę, że jeszcze trzy ostatnie rozmowy. Kto jest z nami? Halo? Dzień dobry, cześć, Krzysiek z Białegostoku. Cześć, Krzysiek. Mam pytanko do Piotka. Czy nadal pała taką niechęcią do SCS-u, jako to jest, że kanał sportowy? No i to jest temat, którego niewygodnie będzie mi poruszać, ale wejdziemy w to, dobra. Czy pałam niechęcią do STS-ów? Ta sprawa została rozwiązana i z tego punktu chciałbym powiedzieć, że STS-y są rzetelną firmą, która robi dobrą robotę czy coś. Nie wiem, co chcesz ode mnie usłyszeć. Ale czy... kurde, już widzę, jakbyś czytał z kartki to wszystko przygotowane. Jeszcze słowa prawdy w życiu nie powiedział. Jakie jest pytanie? Sorry, przypomnij mi pytanie. Co sądzę o STS-ach? To jest twoje pytanie? Może dla reszty widzów przypomnisz historię z STS-em? Ja nie wiem, czy ja chcę, stary, to bagno znowu otwierać, wiesz? Ja nie wiem, czy to po prostu, czy to nie jest fajne bagno, że to już jak gdyby pokonaliśmy je i faktycznie poszło dalej. Tak czy inaczej, sprawa została rozwiązana i dziękuję ci bardzo za pytanie. A mogę jeszcze zadać jedno? Tak, jasne, dawaj. Jasne, no. Dawaj. Mam pytanko jeszcze. Jaką sumę zarobiła Magda na wszystkich usługach, na których dawałeś 5 dych?
Okej, to jest, odpowiem, moja, jest generalnie motyw, że jeżeli ja czegoś nie umiem zrobić, to mówię dziewczynie, że da mi 5 dych, żeby to zrobiła. Mhm. I generalnie stałym motywem jest, że jakby ktoś, nie wiem, musi wysłać list, dam ci 5 dych, jak to zrobisz, jeżeli, nie wiem, trzeba zatankować, dam ci 5 dych, jak zatankujesz. I myślę, że na tym etapie, no ona ma z dobre 3 dychy. Ale ma obiecane? Obiecane ma miliony. Mhm. Obiecane ma miliony, a takich rzeczywistych 5 dych, to myślę, że dostała z 2 dychy. Dobra, dzięki wielkie za telefon. Trzymaj się, strzałeczka. Słuchaj, dwa pytania z czata. Dobra. Pierwsze jest od kogoś, kto się tytułuje, nie wiem jak to przeczytać, IMR4NE. Imforne, nie wiem. Spoko, zapytaj Piotrka, jak to jest okiełznać Kubę Wojewódzkiego? Nie wiem, to znaczy to jest ocenne bardzo, prawda? Ale, no. Ale dalsze. Czy no. się szykowałeś do tego występu i czy miałeś stres? Przed Wojewódzkim. No bo to jednak jest, wiesz, no, mainstreamowa telewizja, Kuba Wojewódzki Show i tak dalej. No. Ty byłeś tak swoją drogą? Nie, ja nie byłem. Ja byłem u Kuby, ale byłem w Niuansie. Byłem u niego w programie, ale radiowym. Krzysiek Stanowski był u niego, u Kuby Wojewódzkiego w programie. Mm-hmm. Ja ci powiem, no, było kilka takich... I Mateusz Borek jeszcze był. Wiesz? A ciebie nie zaprosił, czy odmówiłeś? Czy mnie nie zaprosił, jestem mały żółczek. No. Spokoj, no, kurde. No, nie, no. Jeszcze, wiesz. No tak, ja, no, tylko wiesz, ja małe radia, tam tylko byłem. No. Czy ja się stresowałem? Nie, pytanie jest dosyć poważne, bo to, wiesz, no, nie jest to jest pewnie jakieś tam, pewnie trochę większe okienko na świat. Mogę na przykład jedną anegdotkę, kilka takich, wiesz, pierwszych myśli z tym związanych. To faktycznie ja miałem świadomość tego, jak duże to jest, nie dla mojej publiczności. To znaczy, że wiedziałem, że to jest moment, kiedy ja mogę dotrzeć do ludzi, którzy nie będą mieli pojęcia, kim jestem. Tak. Nie? I dlatego na przykład, jak on mnie zaprosił, znowu nie chcę tutaj szczegółów ani ten, ale był motyw, że na początku to miała być rozmowa tylko w internecie. I ja powiedziałem, że mi na tym jakby z miłością, jakby bardzo chętnie porozmawiam, ale mi nie zależy na tej publiczności. Mi zależy na tym, żebyś w telewizji, żeby zobaczyć, czy jestem w stanie ten rynek ugryźć. Nie? Więc miałem świadomość tego, jak to jest duże. Kilka rzeczy mnie bardzo zdziwiło podczas tego wywiadu. Jedna rzecz, która dla mnie trochę, jakby nie spodziewałem się tego, że ja go dopiero poznałem na kanapie. Nie? I znowu, nie wiem, czy to jakby, na pewno jest świadome, nie? Ale ja trochę w głowie myślałem, że on przyjdzie do garderoby, zbijemy piątkę, o czym będziemy rozmawiali, co to będzie i tak dalej. A to była sytuacja, że ja go witam i w zasadzie pierwszy raz jestem z nim w tym samym pokoju i zaczynamy rozmawiać. Nie? Też się obawiałem i z ręką na sercu też powiem, to nie jest tak, że tam się chyba nagrywa. No chyba można takie rzeczy mówić. Można, nie? Bo to chyba wszyscy wiedzą, to nie jest program, nie jest program na żywo, więc potem wchodzi na, bo chcesz powiedzieć o tym, że wchodzi na antenę jakaś tam cząstka. Nie? Dokładnie, nie? Więc no. Ja też miałem jakieś obawy, jak to zostanie zmontowane i ty oczywiście jako gość. A nie masz żadnego wpływu, rozumiem. Nie ma tam autoryzacji, albo przynajmniej ja nie miałem pozycji. Tak, no. Jesteś za małym żuczkiem, żeby ktoś cię pytał autoryzacji. Dobra, Szumowski, kto to jest Szumowski? To nie jestem minister. No. My w ogóle, kurde, Łukasza chcieliśmy, co ty tu robisz? Właśnie, no. Zdjęcie. Możesz nam zrobić? No. Ja byłem bardzo zadowolony z tego, jak to zmontowali, bo to nie było tak, że jak ja miałem to nagranie i wyszedłem i miałem takie, mogą wziąć wszystko. Tylko miałem takie, jeżeli tam by, wiesz, mieli złe intencje albo, może nie tyle, co złe intencje, ale złe wyczucie, tam były momenty, gdzie były takie... Że coś nie weszło wam. No tak, takie niezręczne, nie? Znowu, mam nadzieję, że nie obnażam i że nie mówię nic złego, ale gdzieś taka rozmowa, która na szczęście nie została wyedytowana, bo po prostu była taka dziwaczna, to że on mi powiedział, wiesz, żebym opowiedział żart. I to jest, ja bardzo tego nie lubię, bo to jest taki motyw, jakby, wiesz, bądźmy śmieszni w rozmowie, ale ja nie będę cię opowiadał. Czyli to cię pytałem, no, że masz być śmieszny i teraz wszyscy oczekują, że będziesz śmieszny. Ale ja mogę, wiesz, no, my tutaj się uśmiechamy, śmiejemy, wiesz, ja nie mam presji na to, ale jest zupełnie inna formuła, kiedy ty mi mówisz, powiedz żart i ja mam teraz tutaj ci zacząć opowiadać żart, przecież to nigdy cię nie rozśmieszę. Co to ma być? Jakby to jest totalnie, to jest tak, jakbyś, wiesz, zaprosił, nie wiem, podsiadło do rozmowy i powiedział, zagraj teraz mi na gitarze i masz takie... Chcę z tym porozmawiać, nie? Więc tam był na przykład taki element, gdzie i ja jakoś coś tak odpowiedziałem, wiesz, w jakim języku, coś, wiesz, w tą stronę to zmanewrowało i to nie było zręczne. To nie było taki moment, że ja miałem takie celna riposta albo tak dalej i się trochę obawiałem, że na przykład wezmę ten moment, bo on jest właśnie niezręczny i wiem, że czasem ta publikują tego typu treści, że właśnie to jest większa klikalność, bo właśnie coś się nie udało. Ale na szczęście oni to wszystko dobrze pocięli. Ja byłem całkiem zadowolony z tego, bałem się to obejrzeć, bałem się to obejrzeć, bo właśnie bałem się tego, że jak to źle zmontują,
to ja będę musiał mówić na temat nagrania. Mm-hmm. Nie? A ja wolałem zdecydowanie mówić na temat, jak było tam. Więc jak mm-hmm. będzie chujowe, ten film nie obejrzałem, mm-hmm. ale powiem ci, jak było na żywo. Mm-hmm. Nie? Więc bałem się obejrzeć nagrania. A w ogóle masz obawy oglądać siebie na scenie? No, tak jak ten, wiesz, pół człowiek, pół główek chociażby, o którego gdzieś tam sobie mówiliśmy z Radomia. To trzeba zmuszać się. W sensie to jest w procesie montażu. Ja też montuję. Ktoś mi montuje, ale wedle moich uwag jestem reżyserem własnego spektaklu. I wtedy musisz się obejrzeć 5-6 razy. I to jest męczące i to jest, wiesz, nie chce się tego robić, ale wiesz, musisz to zrobić. Kim jestem pół główek? Tak, no. Ile można, no. Znam ten żart, stary, mogłeś go lepiej opowiedzieć. Pamiętasz, jak mówiłeś 3 dni temu? Kurde, głąbie. Słuchaj, jeszcze jedno pytanie z czata, zanim odbierzemy telefon. Piotrek Gola pyta. Spytaj Piotra Smoku, czy boi się momentu, w którym skończy mu się wena tworzenia nowych żartów, nawiązując trochę do kabareciarzy, którzy kiedyś byli śmieszni, a teraz są żałośni i nie da się tego oglądać. Jest może nie tyle co obawa, z którą się budzę, ale jest to coś, co mam świadomość. W sensie, że to nie jest jakby kreatywność, chociaż wiesz, kreatywność pobudza kreatywność i im więcej projektów, tym lepiej się czuję, ale też po prostu historia pokazuje, że w pewnym momencie się kończy to. Dlaczego? Przecież to nie wydaje się, że to jest zawód, to nie jest piłka nożna, że do 37 roku życia biegasz i masz wydolność, tutaj możesz mieć zawód na całe życie. Absolutnie. I to jest super, ale też prawda jest taka, że ja w tym momencie tworzę z 1,5 godziny rocznie, nie? Materiału. Mhm. To jest zawrotne tempo. Wiesz, jeżeli mówimy już o, nie wiem, CK-u, Biloberze i tak dalej, no to w którymś momencie to trochę zwalnia do, nie wiem, godzina na 3 lata. No wiesz, i spoko. I super. No. Sztos. Tylko jakby ja staram się zabezpieczać. W sensie robić inne projekty po drodze. Nie tylko stand-up, tylko też właśnie, nie wiem, a tu podcast, a tu, kurde, wejść w jakąś, nie wiem, kooperację. Zainwestować też dobrze pieniądze, nie? W sensie, wiesz, teraz jest jakby ten gorący okres, ale później, żeby, wiesz, nie być skazanym na to, że muszę wychodzić na scenę, jak nie mam nic do powiedzenia. Bo to uczucie też jest chyba, wiesz, na szczęście jeszcze nie miałem, ale, wiesz, moment, kiedy ja wiem, że oszukuję widzów, to jest, wiesz, musi być strasznym momentem dla artysty, nie? Mhm. Więc gdzieś mam świadomość tego, że mam farta, że na razie mam wenę. I staram się, wiesz, zabezpieczyć na ewentualność jej braku. Słuchaj, a w ogóle, skoro już jesteśmy przy tych kabaretach, ja rozumiem, że nie jesteś fanem. Nie. Rozumiem, że nie jesteś fanem obecnych kabaretów, powiedzmy kabaretów z XXI wieku, no. Ale no jesteś trochę chłopakiem wychowanym w innym systemie walutowym, nie? No tak. Bo jak mówiliśmy, Irlandia, Anglia, Australia. Czy tobie znana jest twórczość kabaretowa, te takie złote lata polskiego kabaretu, wiesz, lata 70., 80., polskie stare komedie, to czy jest, nie? To naprawdę nie. Ja powiem ci, w ogóle nie znam kabaretu. W sensie nie znam, bo nie lubię, ale też nie znam. I wiesz, ostatnio mieliśmy na przykład gdzieś tam występ latem i była, wiesz, cała plejada gwiazd kabaretu. I ty na plakacie. Wiesz, to jest kim? Nie rozpoznałbym ich na ulicy. Mm-hmm. Nie miałem pojęcia, kim oni są. I też ten most... Jest trochę... Ale przebijając pałeczkę i vice versa prawdopodobnie. Absolutnie, nie? No, bo to pewnie by tak było. Tylko i znowu, może to będzie kontrowersyjne i naiwne i marzycielskie, nie? Ale zakładam, że wiesz, to jest starsza szkoła, nie? To nie jest krytyka, tylko to jest fakt, nie? Jakby my jesteśmy młodsi z tym. Ja trochę... dobrze chcę użyć te słowa. Nie chodzi mi o to, że ja mam do nich pretensje. Daleko od tego, nie? Ale że... Załóżmy, że jestem w sytuacji, gdzie teraz jestem, nie? Gdzie jakby, wiesz, robię wywiad w Hyde Parku, ludzie przychodzą na moje występy, super, sztos, mi się udało. Ja nigdy od nich nie otrzymałem żadnej pomocy, nigdy nie było żadnego mostu zbudowanego. Wiesz, ja zakładam, że ja jako teraz osoba, która jest, załóżmy, bardziej doświadczona stand-upowo, no to staram się pomagać młodym komikom, doradzać im, nie wiem, brać ich na support. Wiesz, że my staramy się to pielęgnować. Kabaret nigdy nic nie zrobił dla stand-upu. I nie mówię tego z pretensją, w sensie mówię to absolutnie, wiesz, nie pomogli nam. Nie było w ogóle potrzeby, nie tak się ułożyły te karty. Tylko teraz w sytuacji, wiesz, że miałoby to przenikać, no to jest takie, wy już nam, wiesz, nie jesteście potrzebni w jakimś stopniu. Nie ma w ogóle konekcji. Kabareciarze nie występują ze stand-uperami, nie znamy siebie nawzajem, wiesz, i ja bym chciał uniknąć ich błędu. Czyli jak ja już będę jakby dalszy, to uważam, że jest bardzo ważne z mojego punktu widzenia, żeby dalej interesować się, wiesz, młodą szkołą. A to wręcz jest jakaś, wyczuwam,
niechęć między tymi dwiema scenami? Czy to jest po prostu nieznajomość i tyle? I tu się kończy. I mogę mówić tylko za siebie? Okay. Dla mnie to jest gigantyczna nieznajomość. Okay. W sensie i wiesz, gdzieś jakaś niechęć taka trywialna na zasadzie, że jak oglądam to w telewizji, to mnie to nie bawi. Nie? Mm-hmm. Ale ja stary, jak mówię, nie rozpoznałbym kabareciarzy, gdyby szli ulicą. Nie wiedziałbym, kto jak wygląda. Mm-hmm. Może dwóch, może trzech, ale nie połączę nazwisk do imion. Nie? Mm-hmm. No to jakie? No właśnie. Teraz cię mam. Kowalski. Dobrze. Nowak. Na pewno się jakiś trafi. Tak, okay. Ten, który się przebiera za babę. Ten, który jest w przebraniu księdza. Daniec i Kryszak. Daniec i Kryszak, oczywiście, no, że tak. No. Wiedziałem, że pewnie. Wiedziałem, tak, że wiesz. Odbieramy telefon. Kto jest z nami? Halo? Dobry wieczór, dobry wieczór. Cześć, cześć. Witam serdecznie, panie Tomaszu i panie Piotrze. Ja dzwonię z Katowic, mam takie pytanko, właściwie trzy, jeśli można. Ja widzę, że tu rozmawiacie o kabaretach. Chciałem zapytać jeszcze o ten roast i właściwie mam trzy pytania, czy mogę? Dawaj, dawaj. To było pierwsze? Zostały ci właśnie dwa, Darek. O, dobry. No. A, komik mówił, że nie żartuje. Pierwsze pytanie to, czy, bo chcemy się ze znajomymi wybrać, widzimy, że już za bardzo biletów nie ma na żywo, czy one jeszcze będą, jakaś dodatkowa pula? Drugie pytanie, czy właściwie Polska jest gotowa na roast najpotężniejszego człowieka, Mariusza Pudzianowskiego? Mhm. A trzecie pytanie, właściwie często w roastach zarzucają tobie, panie Piotrze, że tu z higieną są problemy, czy ma pan coś przygotowane, może? Dobra, to odpowiedzieć, to się odgryźć? Dobra, trzy pytania, bo postaram się po kolei, tak. Czyli higienę to połowę czatu pisze, wiesz. Higienę? No, tak, tak. Ja wam powiem, mnie to tak denerwuje. No. Ja wam powiem, ja już tyle razy to tłumaczyłem i to jest po prostu, i to nigdy nie pomaga. Ale po raz kolejny to powiem. Ja, nie polega na tym, że ja się nie myję. Ja się brudzę, ja jestem ciapą, ja jakby wyrzucam na siebie jedzenie. Wiesz, jak ja jem jogurt, to się ubrudzę, ale to zostało połączone z tym, że ja się nie myję. Ja się regularnie myję, ale się regularnie brudzę. Więc nie jest tak, że ja jebię, tylko jestem z wierzchu brudny. Więc to jest moja odpowiedź na poważnie na twoje trzecie pytanie. Drugie pytanie było, czy Polska jest gotowa na roast Pudziana? Mhm. Zobaczymy. Ja jestem ciekaw, czy Pudzian jest gotowy na roast Pudziana. To jest właśnie tak, to, żeśmy nie poruszyli. No. Nie? Bo co będzie, jak ci... Wiesz, bo to żeśmy mówili o tym, jak, co będzie, jak tamci nie dadzą rady, ale co będzie, jak ten nie da rady tego przyjąć. Słuchaj, jak nie da tego rady przyjąć. My mieliśmy rozmowy i mogę oficjalnie to powiedzieć. Że Pudzian powiedział, wszystko dozwolone. Wszystko, nie ma niczego, czego nie możemy poruszyć. Mhm. I ja z nim rozmawiałem i miałem takie, na pewno? Czy ty wiesz, na co się zgadzasz? Mhm. No, nie ma sprawy, zrobimy to. Ja mu powiedziałem jeden żart, taki gruby. Mhm. Powiedziałem, chcę ci powiedzieć jeden żart, który mam na ciebie, nie powiem go teraz. Mhm. Usłyszał mnie? Nie zaśmiał się, ale powiedział, możesz. Okay. Nie? Możesz to mówić. Nie? Ja miałem takie... Zaśmiał się lekko przy tym, tak? Ja miałem takie, ty zdajesz sobie sprawę, że jest jeszcze dwie godziny takich żartów będzie, nie? Mhm. Więc ja jestem bardzo ciekaw, jak on to przyjmie. Na pewno będzie grubo, bo ja znam własne żarty, które są po bandzie. Mhm. A pierwsze pytanie, przypomnij mi, jakie było, czy są bilety na tego roasta? Jakaś pula jeszcze będzie dodatkowa na żywo, bo tam... Nie jestem organizatorem, więc nie jestem w stanie ci stuprocentowo powiedzieć. Domyślam się, że nie będzie. Myślę, że wszystko rzucili na jeden raz. Nie byłoby jakby powodu, czemu by mieli dorzucać pulę, bo pewno cała sala zostanie wyprzedana, ale wiem, że będzie pay-per-view. I to możesz wtedy sobie po prostu kupić i oglądać na żywo z domu. A mogę pytanie dodatkowe? Jasne. Czy Pudzian jest gotowy, a czy w ogóle polscy celebryci będą częściej roastowani? Bo w Stanach jest to już popularne, a w Polsce jednak średnio można przekonać kogoś. Wiesz co, no ja nie wiem, czy się zgodzę z tym, co powiedziałeś, że w Stanach to jest bardziej popularne niż w Polsce, nie? Był okres, że w Polsce to było na maksa popularne i zresztą gdzieś się mówi o takim czymś, że roasty wypromowały stand-up w Polsce, nie? Faktycznie ostatnimi czasu był bardzo niski poziom roastów. I to wynika z wielu przyczyn, wiesz, organizatorzy i brak przygotowania. Wiem, że ten, który teraz robimy, jest naprawdę profesjonalnie spięty. I nie mówię to w takim sensie, wiesz, ciężko mi mówić o evencie, który zaraz będzie, że jest dobry, ale wszystkie znaki na niebie wskazują, że tu są, wiesz, profesjonalni ludzie dookoła, wszyscy są przygotowani. Wiesz, ja znam teksty niektórych ludzi troszkę, bardzo są śmieszne, więc wydaje mi się, że to będzie zajebisty roast i sam nie mogę się doczekać. Kurde, wysoko zawieszasz poprzeczkę, wiesz, że to są w tym...
albo będzie chujowo. O! Też może być fatalnie, stary. Też może, kurde, Pudzian tego nie wygrać. Nie będzie miał żadnych oczekiwań i wtedy wiesz. Słuchajcie, lepiej tak. Jeszcze raz odpowiem na to pytanie. Prawdopodobnie będzie chujowo. Prawdopodobnie. Dlatego obejrzyjcie, bo będzie taki cringe. O Jezus. No. Wstyd oglądać i dlatego trzeba to zobaczyć. Dramat. Dziękujemy ci bardzo, bo tych pytań to już było 5, włącznie z tym, czy mogę zadać 3. Słuchaj, ktoś tutaj napisał, że był na twoim tym... Czekaj, muszę to odnaleźć, bo ten czat to leci strasznie, zasuwa. Pozdrowienia z Częstochowy, pisze Ewa. Byłam na tym nieszczęsnym występie. No. I chcę tylko powiedzieć, że to, jak się ludzie wtedy zachowywali, to była żenada. Także wzięła cię... Tak, po mojej stronie stanęłaś. Stanęła pod... Dziękuję pod bardzo. Stronie. Chociaż ale jedna jest spin. Też ktoś, kto... Nie, już nie ma Częstochowy więcej, że coś bzdury gadasz o tych kabaretach, że kabareciarze nie mają nic wspólnego ze stand-uperami, bo przecież było mnóstwo stand-uperów, nie mogę tego odnaleźć, że było mnóstwo stand-uperów, którzy przecież występowali, że się krzyżowali z kabareciarzami i tak kto? Dalej, i tak dalej. No czekaj, no gdzieś tam... Abelard Giza chociażby, gdzieś tutaj chyba Abelard mi mignął. Jest nie? bardzo ciekawe. Abelard no. Giza jest... Ale Abelard Giza jest idealnym przykładem tego, o czym mówię. Czyli Abelard Giza był gościem, który zainteresował się stand-upem na bardzo wczesnym poziomie. I Abelard Giza, przepraszam, to masz 100% racji. Jeżeli mówimy o moście zbudowanym między kabaretem a stand-upem, to Abelard Giza jest absolutnie, wiesz, wybudował własnoręcznie ten most. Mam to. Lotek, Ruciński. Lotek nie ma nic związanego z kabaretami. Ruciński jest, no, i chyba ma to. Mało związanego, chociaż też nie chce się wypowiadać za jego temat. Program tylko dla dorosłych na TVP kiedyś. Nie pamiętam. To nie było tak, że my na zapleczu zbieraliśmy piątki, ale to nie było tak, że jakby, wiesz, przyszedłeś, zrobiłeś, ja chyba nawet byłem w tym programie i też był ze mną jakiś kabareciarz w tym samym odcinku i nie było żadnego jakby, wiesz, interakcji ze sobą, zaciekawienia z sobą nawzajem, jakby... Nie, ja nie wycofuję się z tego. W sensie, chociaż kurde, były... z wami zimna wojna, widzę, naprawdę, to taki ja, ale... stary. Widzisz, zimna wojna, by... u nas jest po prostu zimno. Nie ma wojny. Okay. Więc nie ma... O, jeszcze Ewa, Ewa Blachniu poda, pod Błachniu? Blachniu, tak, Blachniu, no tak? Znowu, podano, ale no? Jak ty mówisz na przykład Błachnio i Abelard, Błachniu. No to ja mówię o nich, że to są już stand-upy, ja ich w ogóle nie łączę z kabaretem, ja w ogóle nie znam ich zaplecza kabaretowego, szczerze. Więc nie wycofuję się, ale też nie chciałbym antagonizować. To jakby mam nadzieję, no, że to wybrzmiewa nie jako cios wobec kabaretu, tak że jest. Mamy do nich pretensje, tylko po prostu obraz sytuacji. W porządku. Odbierzemy ostatni telefon, potem jeszcze mam dla ciebie serię pytań, dobra. Takich ciekawostkowych. No to kto jest z nami? Halo? Cześć, siema, tu Rafał z Piły. Cześć, Rafał. Kurde, patrz, jednak nie dodzwonił się nikt z Częstochowy. No, ale byłem nadzieję. Ostatnio w Pile. A miałem nadzieję. Tak, ja właśnie byłem na tym występie z Piły. No, jak tam tak, było? Pozdrawiam, było super. O, dzięki Bogu. No. Mam takie, najpierw tak dwa słowa wstępu. Byłem wcześniej na takich stand-upach, gdzie było dużo ludzi, duże sale, 20 tysięcy ludzi. No i oni gdzieś tam byli daleko od nas, nie? Występujący. Tak. I było super, świetnie mi się też podobało. Ale tutaj w Pile na takiej mniejszej sali taki lepszy kontakt był z tobą, z komikiem. Super, bardzo miło, ale o ile dobrze pamiętam, sala w Pile to była jakaś sala konferencyjna, nie? To nie było tak, tak. Że ja tam... No, no to też była... Łatwo ją było wypełnić. Tak, to też była dziwna sala, w sensie na pewno lepsza niż hala, ale tam też ja byłem oświetlony z góry. Wiesz, miałem wrażenie, że gdyby mi dali jakiś taki podium, to bym mógł jakieś polityczne przemowy robić tam na tej hali. Tak, sali. Mógłbyś. W ogóle fajny support. I teraz takie pytanie mam. Czy na przykład wolisz takie występy na dużej hali, gdzie jest 20 tysięcy ludzi, nakręcacie cię, bo jest was więcej, tam nie wiem, masz rozgrzaną publiczność, bo dobrze idzie komuś wcześniej, co był? Czy wolisz właśnie takie mniejsze, gdzie masz taką lepszy kontakt z publiką? Zdecydowanie mniejsze. I dam ci tutaj taką odpowiedź, że chyba większość komików odpowie tak samo jak ja i może zwrócić uwagę na to, że jak robisz na przykład nagranie, które ma być teoretycznie twoim najlepszym występem, to większość nagrań jest z miejsc, które ma 200-300 osób i jest powód, bo to są najlepsze występy. To są, wiesz, jak masz taką właśnie trochę kameralnie dużo osób, żeby dało się być trochę anonimowym, żeby dało się poczuć, wiesz, śmiech, to ja uważam, że są najlepsze sale, nie? Hale mają też swoją specyfikę, są, wiesz, możesz pójść jako laik stand-upowy i zobaczyć 7 komików, którzy robią najlepsze 15 minut. Ja absolutnie też rozumiem plusy tego, ale jeżeli pytasz się mnie, to ja zdecydowanie wolę 200-300 osób, nawet 100, wiesz, nawet wolę 50
niż 5000. Właśnie ja też tak czułem, że mimo, że tam było dużo więcej osób, było śmieszne, to tutaj było jakoś tak lepiej. Tak, no. Tylko ci powiem tak, no stary, 5000 osób, jak zapłaci złotówkę za bilet, to będzie dużo więcej niż jeżeli 50 osób zapłaci 90 zł za bilet. No szybko to dobrze jest inaczej. A jeśli chodzi o rolę Pudziana, to myślę, że będzie super. Jakiś czas temu widziałem Royce Neumana. No. To był najbardziej to była najbardziej żenująca rzecz, jaką widziałem w życiu. No to była tragedia. Tego się nie dało obejrzeć. Ja to... Sam robiłem różne takie żałosne rzeczy, ale daleko było mi do nich, naprawdę. No Roast Neumana mógł być jedną z najśmieszniejszych rzeczy, jaką w życiu widziałem. W sensie, w najgorszym znaczeniu tego słowa. Ja to, stary, znowu nie chcę obrażać ludzi, ale ja nie, musiałem regularnie odchodzić od komputera, musiałem rozchodzić to. Miałem takie czyli, też, czyli też nie jesteś taki, że siedzisz z tyłu i zacierasz łapki, no nie, i zobaczymy, jak z tego wybrną. Nie, nie, to trzeba było... Czyli też masz takie uczucia, które mną targają? Czy... O, ale żeby nie było, to uczucie, że ja muszę rozchodzić to, ja lubię to uczucie, ale jakby to nie jest miłe uczucie. Rozumiem. Dobra, bardzo ci dziękujemy. Dzięki, pozdrawiam. Trzymaj się, na razie. Słuchaj, dotknęliśmy temat pieniędzy. Czy to, co ty robisz, to można nazwać profesjonalizmem w znaczeniu, że to jest intratna robota? Ludzie lubią rozmawiać o pieniądzach, więc wiesz, zapytam cię o pieniądze. Czy stand-uper, Szumowski i każdy inny stand-uper w Polsce, to jest bogaty człowiek? Chcę ci dobrze na to odpowiedzieć. Nie chcę, żeby to był jakiś taki clickbait. Faktycznie w tym momencie w Polsce wydaje mi się, że komik na moim poziomie zarabia, ja bardzo dobrze zarabiam. Mm-hmm. Jestem bardzo zadowolony z pozycji, w której jestem. Wiesz, jakby nie muszę się martwić o czynsz, załóżmy, nie? Ale powiedzenie tak jest kłamstwem, bo prawda jest taka, że ludzie to usłyszą, a to da się na tym zarobić. Stary, nikt nie wszedł w stand-upu dla pieniędzy. Nie ma ani jednej osoby, która to zrobiła. To jest, wiesz, na początku żresz gruz przez 3-4 lata i wiesz, jak ci zwrócą za dojazd, to jesteś mega zadowolony. I nikt tego nigdy nie robił po to, żeby zarobić. No, w sensie to jest kwestia, teraz jakby doszliśmy do momentu, gdzie mamy mega farta. Polscy komicy mają mega farta. Ja się porównuję na przykład znowu do tych amerykańskich, gdzie wiesz, ja mam 10 lat stażu, plus minus załóżmy, nie? I faktycznie jestem w stanie z tego wyżyć. To jest spełnienie moich marzeń. A grasz za gwarantowane, czy grasz za bilety? Różnie, bilety, gwaranty, wiesz, firmówki takie, srakie, wiesz, tam. No ale patrzę się na przykład, wiesz, na komików w Stanach Zjednoczonych, którzy 20 lat, wiesz, żrą gruz i dalej muszą pracować od 8 do 17 i są dużo śmieszniejsi ode mnie. No więc ja mam farta, że jakby wylądowałem na tym rynku, gdzie, wiesz, że w miarę szybko, porównując na przykład amerykańskiego komika, potrafiłem z tego zarabiać i jestem za to bardzo wdzięczny. No i dobra, i teraz sam mówisz, że znowu się wybierasz w podróż dookoła świata, czyli znowu cię tu trochę nie będzie. Tak. No to rynek o tobie zapomni. Czy ja wiem. Jakby znowu nie do końca, jakby, powiedzmy, się nie zgadzam chyba, bo co o mnie zapomni, jakby wiesz, rok mnie nie będzie, wrócę i jeżeli będę postował rzeczy, wiesz, internet jest polski, wiesz, będę gdzieś tam się pojawiał. Poza tym... Czyli na podcasty ciągle możemy liczyć, tak? Chcesz powiedzieć? No myślę, że bardziej, wiesz, relacje. Będę jakieś dzwonił blogi z pytaniem. Mm-hmm. O, okej, okay. Jak Lotek będziesz pisał tutaj tak, na tym na czacie, że żyjesz. I kurczę, no ja żyję nadzieją, że wiesz, po roku podróżowania po całym świecie, gdzie jeszcze teraz wypuszczę następny, wiesz, program, z którym gram, będzie projekt z Leją, który też jest grubym projektem, będzie, wiesz, roasty i programy i ten. Będzie bardzo dużo kontentu, który będzie się teraz tworzył, zostanie wypuszczony. Wyjadę na rok, niech kurwa odpocznijmy. I czy nie będzie ciekawsze wrócić na mój występ za rok, jakby cały świat zwiedziłem, co teraz mam do powiedzenia? Wydaje mi się, że to będzie lepszym marketingiem niż cały czas być na scenie. A ty masz ambicje zostać stand-uperem, że tak powiem, światowym? Ze swoim angielskim? Tak, no. W sensie nie jestem w stanie ci teraz powiedzieć, wiesz, że gdyby było mi to dane, super. I chcę występować po angielsku i ten. Ale znowu, tak jak mówiłem ci o motywacji wcześniej, moją motywacją jest po prostu starać się być śmieszny i robić to, co lubię. I w tym momencie, wiesz, jeżeli wyjadę w trasę i będę gadał po angielsku i poznam komików i to się dalej potoczy jakimiś naturalnymi krokami, świetnie, super. Wiesz. Okej. Opowiedz mi,
Teraz kilka ostatnich pytań, takich mocno z podróży, ale takich w ogóle też ja w ogóle nietypowych. Ten wywiad, jak zacząłeś o wojnie, to miałem takie wow, to będzie ciężki wywiad, gdzie będę musiał uważać na słowa, tak, no. A my teraz przyszliśmy takimi, no tak, wiesz, ale wiesz, no pomyślałem sobie, no bo są czasy, jakie są trochę, tak nawet się zastanawiałem, tak szczerze mówiąc. No, czy od razu od tego będziemy zaczynali? Nie, wiesz, umówiliśmy się na tę rozmowę, wydaje mi się, jeszcze było przed wojną, tak, przed wojną, no, nie? No i umówiliśmy się na ten termin. No i tak sobie nawet teraz mówię, nawet nie podzieliłem się z tobą tą opinią, ale tak sobie nawet myślałem, kiedy jechałem teraz, dzisiaj. Kurde, czy to jest w ogóle dobry moment, żeby rozmawiać o tym, kiedy się dzieją takie rzeczy? No ale z drugiej strony, no już dajmy sobie nawet naszym głowom trochę odpuszczenia, ale zacznę od tego, bo wydaje mi się to być interesujące, zwłaszcza z facetem, który staje na scenie. I jako, że mówię, oglądałem kilka też twoich stand-upów, no to wiem, że tematów tabu tam specjalnie nie ma, nie? Że rozmawiacie o wszystkim i na grubo. I czasami im grubiej, tym ciekawiej. No stąd nie, tak wziąłem ten temat. Takie trochę zderzenie. Od razu wyszliśmy na mocno. No. Nie, znowu to nie jest tak, że poruszam ten temat, żeby znowu do niego wejść, ale faktycznie zgadzam się z tobą, bo ja też miałem tą myśl. W sensie, że to jest bardzo delikatne i czasem czuję, że po prostu, wiesz, nie jestem kompetentną osobą, żeby nawet, wiesz, publicznie o tym mówić, bo czuję, że coś złego zaraz powiem i wiesz, moja intencja zostanie źle zrozumiana. No, także zaczęliśmy od ciężarów, ale mam nadzieję, że potem tam gdzieś się to potoczyło trochę lżej. To teraz będzie lżej, ale dla mnie takie trochę to jest creepy. Nie znam innego stand-upera, którego podobiznę ktoś by sobie wytatuował na ciele. Dotarłeś do tego? Kurde. Sztos, nie? Nie, jest, no i mnie, to... dla mnie trochę... Kto to jest i o co chodzi? To jest gościu, który ma mój tatuaż, mnie, na swoim udzie. I dlaczego... Co? Słuchaj, no, opowiedz mi tę historię i ja bym się go bał. Stary, to było tak, że my w którymś momencie na naszym podcaście licytowaliśmy obrazy, gdzie ktoś namalował i wszystko szło na cele charytatywne i był obraz mnie. I nie pamiętam dlaczego, ale chyba powiedziałem podczas podcastu, to jest tak ładny obraz, jeżeli ktoś go sobie wytatuuje, to będzie miał darmowy wstęp na wszystkie moje występy. Nie. I ktoś to usłyszał i ktoś to zrobił i przyrzekam ci, nigdy jeszcze nie był na moim występie. Co jest... Dalej ma ten tatuaż? Tak, no skurwa, to one są na zawsze. Nie, no możesz wybawić, ale tak. Wytatuował sobie twoją facjatę? Tak, na udzie. Wiesz co, to jest półkłamstwo, powiedziałem. Ja go raz spotkałem, nie? I ja też miałem takie, kto to będzie, nie? W sensie, bo jakby w mojej głowie to musi być jakiś szaleniec. To musi być, wiesz, jakiś wariat, który, wiesz, będzie mówił od tyłu po polsku, nie? Będzie, nie wiem, kurde, na rękach chodził, czy coś w tym stylu. Nie, no ja bym się, ja bym się przestraszył. Jakbym usłyszał, że ktoś sobie wytatuował mnie i by chciałby się zaraz z tą spotkać. Słuchaj, Tomek chce ci coś pokazać. Nie. On, stary, był bardzo cichym typem. On był taki... Nie morderczo cichy, bo ja wiem, że od razu idzie twoja głowa do tego, czyli już knuł coś, nie? Nie, był takim spokojnym, zwykłym gościem, który miał dużo tatuaży i między innymi miał mnie na swoim udzie i bardzo go pozdrawiam. Nie pamiętam, jak ma aż na imię, niestety. Okej. Okay. Zadzwoń do mnie, jak wpadnie w końcu na ten pierwszy. Pamiętam, że kiedyś była też beka, że właśnie gadaliśmy, wiesz, a skąd będziesz wiedział, że to on? No. Jakby, bo mam mój tatuaż na sobie. Jakby darmowy bilet. Reklama hinduskich samochodów. Co to jest za historia? To jest, rozumiem, gdzieś związane z twoimi podróżami? Tak. Tak zarabiałeś na życie w ten sposób? Gdzieś tam? Nie. O co chodzi? No to jest klasyka takiego po prostu w dobrym miejscu, o dobrym czasie i... Czy to były samochody Tata, nie? Czy to te? Tata są do takiej, wiesz, nie wiesz nawet. Ja mówię, wiesz co, to nie była reklama do końca samochodów, tylko urządzenia w samochodzie, które coś tam liczyło ekologicznie, ile spalasz, coś w tym stylu. Ja miałem występ w Indiach, i podszedł ktoś na widowni. Czyli ty się tam wziąłeś po prostu jako znana persona. Nie. Tam trafiłeś. Ja byłem biały. Okay. Byłem biały w Indiach, tam jest mało białasów. I jak oni zobaczyli, że jest biały, to mieli takie, mamy reklamę dla ciebie. Okej. Okay. I ja wystąpiłem, zresztą już kilka razy o tym opowiadałem, więc nie chcę się zapętlać w tej rozmowie, ale jedno z ciekawszych elementów było takie, że ja nie umiem jeździć samochodem. W sensie,
nie umiem manualem jeździć. Okay. Mm-hmm. I tam był motyw, że jakby ja muszę zmienić tak, trzeci, no, czwarty bieg. Kurde, Wielka Brytania, Australia, tam wszędzie automaty. No pewnie, że tak. No. I o ile dobrze pamiętam, oni w pewnym momencie musieli pchać ten samochód. No. Nie wiem, czy widziałeś okay. tę reklamę. Nie, ale... szukałem jej, ja nie mogłem jej znaleźć. Ona jest ciekawy. U, no. W rozmowie z Leją na A, sam koniec. Tak jest? Tak, A, tak. Widzisz, no i tam ona na, ten, na sam koniec wiedzieć. Wyskoczy i zobaczysz fenomenalną grę aktorską. Tak? Jest, dobra. Oscarowa rola? Oscarowa. Stary, byś kupił ten samochód. Nawet to nie była reklama samochodu, to byś miał takie, chcę wszystko, co ten pan ma na sobie. Okej, dobra. Słuchaj, no i na koniec ci muszę zapytać o tę historię, którą można gdzieś znaleźć na stronie, gdzie tam można ciebie zakontraktować i tak dalej, bo to jest, nie wiem, czy to jest robione tak pod publiczkę, znowu, no. dla pizzu, pod tak, siusiu, tak, czy, tak, to tak, jest, tak. czy to jest prawda, ale ta historia miłości do kolumbijskiej prostytutki. Co ja mam o tym? Nie wiem, jest napisane, że podczas swoich podróży po świecie, że się zakochałeś w kolumbijskiej prostytutce, więc kurde. Ja tylko tyle. No. Stary, ja nie wiem, co ty tam umieszczasz. No. Nie wiem, skąd to wyciągnąłeś, muszę to dobrze poukładać te klocki, żeby ci na to odpowiedzieć. Była taka historia. A? Była taka historia i... przestałam ją opowiadać. Zrobiłem o to, że uznałem, że ta historia jednak jest bardziej prywatna niż publiczna. Więc dziwi mnie, że to dalej gdzieś tam wisi, ale to klasyczna moja nieuwaga. A mówiąc wprost, no wiesz, no, było dużo narkotyków i to była Kolumbia. I było, wiesz, resztę z historii sobie sam możesz poskładać. Prawdziwa miłość zwykle dłużej trwa niż kilka sekund. Prawdziwa miłość zostawia trwały ślad w człowieku, jak śpiewał kiedyś atrakcyjny Kazimierz. Wow! Kogo chciałbyś zroastować? To będzie ostatnie pytanie z czata. Kogo najbardziej chciałbyś zroastować? Powiem ci, kiedyś była akcja, to żeby od razu podkreślam, nigdy nawet nie wyszło spoza jakby pokoju, gdzie rozmawialiśmy. Kogo potencjalnie? To nie wyjdzie między nami, to zostaje. Tak, tutaj, tylko tobie to mówię. Między nami. Był motyw, że kminiliśmy, kogo brać, albo był organizator i tak po prostu przyszedł, kogo wybyście. Ja wyznaczyłem jedną osobę, która powiedziałem, że gdyby ona była, to cena nie gra roli. Ja tam wchodzę, cokolwiek chcę mieć coś wspólnego z tym eventem. Dla mnie to był Olisa Debe. Że gdyby Olisa Debe był... Serio? Tak, no. Bo uważam, Emanuela, że to jest... Olisa Debe tak wyciągnął? Tak, no. I żeby było jasne, uważam, że to jest tak kultowa postać i jest tak wspaniała, barwna i tak dalej. I też jakby mam świadomość, jak w złą stronę mogłyby pójść żarty na jego temat. No, rasistowskie dowcipy to było. Ale to by było dla mnie, wiesz, bym się popłakał, gdyby tak było. Nie? W sensie, a wiedząc, że mógłbym maczać w tym palcem, miałbym większą na tym kontrolę i byśmy zrobili po prostu, wiesz, wspomnienie wczesnych 2000-tych, lata 90. Olisa Debe, jak na boisku biegałeś i wiesz, Olisa Debe strzelał bramki i wiesz, to wszystko, ten obraz, te wspomnienia nie jest dla mnie piękną chwilą. Więc on by był postacią, z tego co rozumiem, on chyba już nawet nie mieszka w Polsce. Nie wiem, ty pewnie bywa będziesz... tutaj, tak, bywa tutaj. Kiedyś na niego spotkałem go na Stadionie Narodowym, ale to już parę ładnych lat temu, to było dobre zresztą, bo miałem na sobie koszulkę, wyobraź sobie, wiesz kogo? Olisa Debe? Miałem na sobie koszulkę Emanuela Olisa Debe. Siedzę na trybunach, patrzę, a kilka rzędów niżej siedzi Emanuel Olisa Debe. Razem ze swoją, nie wiem, czy oni są, czy dzisiaj, Adam może mi podpowiedz, bo ja nie wiem tego, nie jestem, czy jest z polską żoną i z dziewczyną, która... Wtedy grała w Panathinaikosie Ateny jakaś koszykarka amerykańska. Okay. I oni siedzieli sobie w trójkę i byli na tym meczu reprezentacji Polski. Ja na niego krzyczę, MC! On się odwrócił i ja się odwróciłem, pokazałem mu tę koszulkę, on cały, wiesz. Jest deweloperem w Nigerii teraz, wyobraź sobie. No takie właśnie. Rzeczy, takie historie. No i czy to nie byłby super? Jakby ta historia, że teraz jakby masz żarty. Ja myślę, że jakbyś rostował Olisa Debe, MC dobrze już mówił po polsku, tylko że to było 20 lat temu, nie? No ja nie wiem, jak on teraz jest z językiem polskim, pewnie nie jest tak za pan brat, to mógłby połowy tych żartów nie zrozumieć. Serio, ja się nauczyłem fonetycznie hiszpańskiego. Myślę, że on by dał radę. No, może. Może. Ale zdecydowanie, to jest mój numer jeden. Mhm. W sensie, jeżeli on będzie, to ja wchodzę w to. Żadnych innych pytań nie mam. Okej. Okay. Ty, 20 po 10 się zrobił paczek i zrobiliśmy długi ten feedback na ten. No, dobrze, no ale wjechało. Słuchajcie, no chyba, że jakieś ostatnie chcesz na ten słowo wieńczące, kończące coś powiedzieć od siebie, to tak, jak nie, to będzie... Tak. 3 kwietnia, tak? 3 kwietnia roast. Tak, to już wiemy, Pudzian.
To może być bardzo ryzykowne, co teraz powiem, ale... To, to ja po co to się skupię? Nie, to ja się nie chowam, a ty mów. Słuchajcie, To ty się pożegnaj w ogóle. Tak? Nie, tak, poczekaj. Pożegnaj się. Poczekajcie. Ja wyjdę, a ty się pożegnij, serio. Tak, naprawdę my się pożegnaj. Słuchajcie, jest opcja taka, że chyba szukam wesela. Będę robił wesela i potrzebuję jakiegoś zespołu, żeby zagrał na tym weselu, więc jak grasz jakiś funk czy coś takiego, to napisz do mnie na Instagramie albo na Facebooku i może się uda jakieś na wesele mieć zespół. Słuchajcie, dziękuję bardzo. To był odcinek Hate Parku, który od teraz będę regularnie prowadził sam. Zapraszam jutro, gdzie będą po prostu moje monologi, wasze telefony. Będzie wspaniale. I Tomek już nigdy nie wróci. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie.